Witamy, witamy. Tym razem z Marcinem Strzyżewskim. Porozmawiamy. Dzień dobry, cześć. Porozmawiamy tym razem oczywiście o Rosji, od której Marcin jest specjalistą, jak mało kto, przynajmniej ja tak uważam. I pewnie wielu z was też tak uważa. I teraz będziemy rozmawiać o momentach, bo ja też uważam, że Rosja no nie jest skazana tak na tyranię. I było kilka takich momentów, a może nawet kilkanaście w historii Rosji, które mogłyby odmienić nieco stan rzeczy. A mam wrażenie, że takie postawienie sprawy nazywa się ładnie woluntaryzmem historycznym. Także od woli ludzkiej, od voluntas zależy to, co się będzie działo, prawda? Jest jeszcze determinizm historyczny, który zakłada, że kraje są skazane na różne rzeczy. Ja mam czasem wrażenie, że determinizm historyczny to jest bardziej taka broń ideologiczna, taka, żeby powiedzieć na przykład, że kraj kontynentalna potęga, na przykład jak geopolitycy mówią, no to ona musi być taka bardziej zamordystyczna, mówiąc kolokwialnie. No i w związku z tym na przykład człowiek chiński albo człowiek rosyjski, no po prostu musi być zamordystą. I to jest wygodny argument dla tych, którzy by chcieli, żeby był, moim zdaniem, bardziej niż coś, co coś... Bardziej niż teoria, która coś rzeczywiście wyjaśnia. Tak samo jak są różne teorie dotyczące prawideł rozwoju imperiów, które de facto przypisują imperium cechy ludzkie, że imperia się muszą rozwijać według jakichś koniecznych trajektorii i tak dalej. Co ty sądzisz, Marcinie, na początek może o tych teoriach determinizmu dziejowego, że to musi tak być, ponieważ kraj nie ma dostępu do morza, jest bardziej kontynentalny, czy tego typu rzeczy? Przede wszystkim zgodzę się tu z tobą, że to jest narzędzie, które jest i tu na konkretnym przykładzie, konkretnie w tym kraju, o którym mówimy, w tym okresie, który jeszcze niestety trwa, czyli w putinowskiej historii Rosji, tego typu właśnie determinizm był jednym z narzędzi propagandy. To było takie twierdzenie przemycane do świadomości ludzi dość intensywnie, że nie może być inaczej, że Rosja z demokracją i już broń Boże z liberalizmem nie może mieć po drodze, że rządy silnej ręki to jest jakiś rodzaj wymogu dla tego kraju i tutaj powody, dla którego tak musiało być, były przeróżne od złego klimatu przez warunki właśnie historyczne. Tylko że to było wygodne przede wszystkim właśnie dla realizatora tej rzekomej historycznej konieczności, czyli bezpośrednio dla Władimira Putina, który tych zmian nie chciał. A osobiście uważam, że zmiany zawsze są możliwe, tak jak tutaj mówisz o geografii, no jednak geografia poszczególnych państw się nie zmienia, to znaczy takiego przykładowego Paryża nikt pod koniec XVIII wieku nie wyrwał z ziemi i nie umieścił gdzieś bliżej morza, dalej od gór czy gdziekolwiek indziej. On stoi tam, gdzie stał, a zmieniło się przez te ostatnie powiedzmy 250 lat w tym Paryżu praktycznie wszystko, więc wydaje się, że tego typu czynniki stałe, choć oczywiście wpływ mają, to nie mają wpływu wyłącznego i nie mają wpływu, który by paraliżował ten inny czynnik, czynnik ludzki. I wydaje mi się, że no jednak zdecydowanie od woli ludzi zależy wiele, przy czym czasem jest to wola tłumu i czasem jest ona w stanie zmienić bieg historii, a czasem jest to wola pojedynczej jednostki. Wydaje mi się, że to stworzy jakiś taki ciężki do zrozumienia splot, który tak naprawdę niektórzy z nas chcą uprościć i chcą zrozumieć rzeczywistość w jakiś taki właśnie deterministyczny sposób, że coś musi wyglądać tak, a nie inaczej, bo istnieje jakaś przyczyna. A raczej bym stwierdził, że tych przyczyn zawsze w procesie historycznym są przynajmniej dziesiątki tysięcy, których po prostu my możemy próbować je rozwikłać, ale nigdy nie będziemy mieli absolutnej pewności co do tego, dlaczego coś się wydarzyło w taki, a nie inny sposób.
No właśnie, na przykład o rewolucji francuskiej czasami się mówi, że jedną z przyczyn jest na przykład to, że Ludwik XVI nie miał miru w wojsku, ponieważ był otyły i nie umiał dobrze prezentować się na koniu, a także mnóstwo innych przyczyn, prawda, nieurodzaj, rozmaite polityczne napięcia i tak dalej. I tych, i można tak spokojnie z 15 przyczyn usypać, a jeszcze będzie, będzie to wrażenie niedosytu, więc tym bardziej zabawnie wyglądają te próby sprowadzenia do jakiejś jednej reguły deterministycznej, prawda, wszystkiego. Jest to dosyć karkołomne, jeżeli by o tym trochę dłużej pomyśleć, ale może ludzie tak bardzo potrzebują tych dróg na skróty, że one i tak będą powstawać, tego rodzaju założenia, że człowiek kontynentalny, no to musi, prawda, być autokratą albo musi doceniać autokratyzm od tej drugiej strony, od strony poddanego, prawda. Zdecydowanie czujemy potrzebę, żeby rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Niestety rozumienie tego wymaga czasem uproszczeń, tylko problem polega na tym, że nie możemy uwierzyć w to, że uproszczenie jest całością obrazu. Możemy je budować dla pewnego zrozumienia, ale nie możemy twierdzić, że takie uproszczenie jest wszystkim. Właśnie, dokładnie. Tutaj wynotowałem sobie dla potrzeb naszej rozmowy, jak już tutaj wspomniałem w kuluarach, jak to się mówi, o kilkunastu sytuacjach z historii Rosji, kiedy ewentualnie człowiek mógł stać się trochę większy, człowiek mógł stać się trochę bardziej znaczący, a im więcej antropocentryzmu, im więcej nacisku na jednostkę, no tym więcej liberalizmu, tym więcej wolności. Tutaj chyba Ameryki nie odkrywam. I to naprawdę jest bardzo interesujące, że my w naszych czasach lubimy stawiać demokrację i liberalizm trochę na jednym poziomie, tak jakby jedno załatwiało już drugie. Co gorsza, najczęściej to jest tak, jakby demokracja już załatwiała wolność nam w jakiś sposób. Ja to przypisuję duchowi amerykańskiemu, to znaczy, że Amerykanie startują jako demokracja liberalna, im się wydaje, że te rzeczy są bardziej połączone, prawda? Natomiast myśmy widzieli na przykład w arabskiej wiośnie niedawno, że to, że demokracja, to jeszcze nie znaczy, że nie zostaną wybrani zamordyści na przykład religijni, prawda? Więc dlatego myślę, że większy tutaj sens jest nacisku na sprawy czysto wolnościowe, na to, czy człowiek ma jakąś możliwość realizacji siebie i czy nie hamują go jakieś tabu, jacyś boscy, monarchowie, jacyś synowie niebios. Tutaj ludzka kreatywność była niezmierzona w historii, prawda, że na przykład władcy Babilonu byli synami niebios i tak samo Egipcie i tak dalej. Także, no ale Rosja akurat pod względem organizacyjno-politycznym zakładają, zresztą są też takie teorie odnośnie naszego państwa, ale one są mało przekonujące. Gerard Labuda takie teorie głosił na przykład. No ale w przypadku Rusi dawnej to jest raczej niewątpliwe, że tam porządek polityczny tworzą de facto Skandynawowie, tak? Waregowie, Wikingowie wschodni, czy też Szwedzi po prostu, już nazywając rzecz po imieniu. Chociaż jest to trochę uproszczenie, jak Oleg i Ruryk, no i ci Wikingowie, to oni nam się kojarzą często z tym, że byli bezwzględnymi wojownikami, że dobrze było zrobić z nich ochroniarzy, jak robili z nich ochroniarzy nawet cesarze Bizancjum, ale Wikingowie mieli jeszcze jedną taką bardzo ciekawą właściwość, czyli mieli te zebrania, czyli tingi. I mieli też to, że te załogi statków wikingskich, one zbierały się i każdy tam swoją wolę opowiadał, ewentualnie wybierano jakiegoś wodza na wyprawę i tak dalej. W każdym razie mamy całkiem sporo tego człowieka, jakby można powiedzieć, w ich organizacji. Mamy całkiem sporo tej jednostki ludzkiej, która coś tam znaczy jednak, prawda? Taki duch, wielu osób uważa, że właśnie to, że Skandynawia to takie wzorcowe, liberalne demokracje, no to właśnie nie bez kozery. Jak oceniasz właśnie, Marcinie, to czy Oleg i Ruryk, w ogóle Rurykowicze, mogli tutaj przenieść jakieś wikingskie tradycje, czy to było skazane od początku na porażkę, bo było ich za mało, żeby wśród tego morza słowiańskiego ducha i jeszcze wśród tych wzorców bizantyjskich, które idą trochę w drugą stronę, żeby tu zrobić jakąś różnicę taką prowolnościową, skandynawską? To jest w ogóle ciekawa historia pod tym względem, że
faktycznie gdzieś u podstaw tego, tej państwowości słowiańskiej byli przybysze z dalekiej północy i na przykład jeśli byśmy szukali w Europie Zachodniej kraju, który także miał takie, nazwijmy to, mocne korzenie napływowe północne, to ja bym tutaj wskazał Wielką Brytanię, która, no i historię z Wilhelmem Zdobywcą, to było jakieś 100 lat po chrzcie Rusi, ten podbój, więc w gruncie rzeczy w skali historii podobne czasy. I tam Wielka Brytania okazała się ostatecznie jednym z tych państw, które chyba najszybciej w tym regionie weszła gdzieś na tę drogę, no daleko jeszcze nieliberalną, ale gdzieś w stronę tych osobistych wolności, gdzieś zaczęły się ruchy w takim kierunku. Tymczasem właśnie Rosja do dziś stanowi jakiś taki rodzaj skansenu zamordyzmu na kontynencie, więc te korzenie faktycznie nordyckie tutaj dały zupełnie różny efekt. Tu mi się wydaje, że o ile spróbujemy sobie wyobrazić tę sytuację, to znaczy faktycznie tamte czasy najazdów nordyckich, no to były niewielkie grupy tych najeźdźców. To nie były armie liczące dziesiątki tysięcy wojowników. To były stosunkowo nieduże grupy, które na te tereny się wybierały, więc w tak rozumowując czysto po ludzku, jeśli powiedzmy nawet kilkasetek takich Nordów pojawiło się na terenach ruskich, to trudno byłoby tutaj oczekiwać, żeby to ci Słowianie zasymilowali się do tych kilkusetek, a nie na odwrót. Raczej pewnym jest, że jakieś elementy swojej kultury, tradycji, sposobu myślenia oni przekazali i one się wymieszały, natomiast trudno mi sobie wyobrazić taką pełną asymilację ludu miejscowego w tą stronę, w stronę tej nielicznej grupy ludzi, którzy, nazwijmy to, zdobyli tutaj polityczną przewagę na tym terenie, zaczęli zakładać jakieś organizmy państwowe. Raczej zazwyczaj w historii obserwowaliśmy, że nieliczne grupy najeźdźców asymilowały się z podbitym terenem, a nie w drugą stronę. Chociaż oczywiście z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że to wydarzyło się na tyle dawno temu, że mogło wprowadzić pewne zmiany, które obserwujemy do dziś. I tak naprawdę, żeby z pełną pewnością odpowiedzieć, co się tam mogło wydarzyć innego, trzeba by w słoiku wyhodować drugą ziemię, gdzie byśmy nie wpuścili tych Nordów do Rusi i zobaczylibyśmy, bo może Ruś wyglądałaby w tej chwili zupełnie inaczej, bo na pewno całe, tutaj mówiliśmy o tych dziesiątkach przyczyn różnych wydarzeń historycznych, to też, jak mi się wydaje, są łańcuchy. Gdyby oni się tam nie pojawili, ktoś by się nie urodził, ktoś by kogoś nie zabił, ktoś by czegoś nie powiedział, to mogłaby być lawina historyczna, której rozmiarów ciężko sobie wyobrazić. Więc raczej na pewno jakiś wpływ na dzieje późniejsze Rusi takie, a nie inne powstanie miało, jak i dokładnie trudno jednoznacznie stwierdzić. Natomiast osobiście nie wydaje mi się, żeby to był jakiś moment szczególnie istotny w tym sensie, że dający jakąś potężną nadzieję właśnie na przeszczepienie wzorców, powiedzmy, dzisiejszej Skandynawii na tereny szeroko pojętej Rusi, ogólnie wschodniej Słowiańszczyzny, bo wiemy, że mamy tutaj trzy kraje wschodniosłowiańskie, ale wydaje mi się, że to było po prostu za mało, że wpływ Nordów mógł być tutaj po prostu liczebnie zbyt skromny, żeby faktycznie oczekiwać, że on by coś poważnego zmienił. Mhm. No ale jak tak spojrzymy na kraj na przykład Jarosława Mądrego, na Ruś Kijowską i sobie porównamy ją w początkach XI wieku na przykład z Polską Bolesława Chrobrego, no to pod względem kultury materialnej to w ogóle jest szachmat, tak? Jarosław Mądry to są miasta z kamienia, to są w ogóle miasta, tak? Jak Bolesław Chrobry zdobywa Kijów, to przecież to jest szok kulturowy dla niego, ale mimo to, także to w ogóle było, to był w ogóle
no, chwat nieprawdopodobny, tak? W sensie także negatywny i pozytywny jednocześnie, że się porwał na Ruś Kijowską. W każdym razie Ruś Kijowska była oczywiście zdecentralizowana, a było wiele tych ośrodków, tak? Suzdał, Wołodymir i tak dalej. Było pełno tych ośrodków Rusi rozmaitej. Ale no, Ruś Kijowska była chyba tą najbardziej spektakularną, tak się najczęściej mówi w tym okresie. No i tutaj najbardziej mnie ciekawi jeden aspekt tej Rusi Kijowskiej, to jest to, że u nich językiem elit był starocyrkiewno-słowiański i w ogóle, czyli to oznaczało w praktyce, że język elit był dosyć blisko języka, jakim rzeczywiście się naokoło mówi. U nas no nic bardziej, nic tego typu nie ma, tak? Mamy łacinę, mamy, jeszcze nie ma niemieckiego języka kupców czy coś, za bardzo tego jeszcze nie ma. Jest łacina, język duchownych i język urzędników, duchowni, urzędnicy, to praktycznie jest to samo wtedy jeszcze. No i więc ta łacina kompletnie nie ma się nijak do... Natomiast w kraju takiego... Zawsze jak mówię, że jak chcesz zobaczyć prawdziwą różnicę, to patrz na kupców, patrz na mieszczan. No i rzeczywiście, jak spojrzymy na mieszczan, to mieszczanie, jeżeli tak można powiedzieć, tak, kupcy... W kraju właśnie Jarosława Mądrego, w Rusi Kijowskiej, oni pisali i czytali i to się zachowało. I to jest coś niesamowitego, jak my musimy zbierać tam jakieś pojedyncze dokumenty, natomiast u nich jest obfitość materiałów, prawda, już piśmienniczych. I to jest zupełnie inne społeczeństwo. To jest społeczeństwo, które umie pisać, umie czytać i nie tylko coś tam bardzo wielcy dostojnicy, tylko kupcy. Jak to widzisz, Marcinie? Czy ten potencjał mógł coś później ewentualnie znaczyć, ważyć? Tutaj myślę, że już tak, że to jest ten moment, w którym faktycznie losy tego regionu świata znajdowały się na gigantycznej zwrotnicy, pojechały oczywiście w określonym kierunku. I tu bym też stwierdził, że to jest sytuacja dość do pewnego stopnia klasyczna. To też obserwowaliśmy chociażby w Polsce, to znaczy rozbicie dzielnicowe, które no wynika z feudalnego układu. To po prostu jest pewnego rodzaju naturalny proces psucia się systemu feudalnego, z którym niektóre państwa sobie poradziły lepiej, a niektóre gorzej. Polska, wiemy, że przeżyła ten okres w historii i wróciła do takich zjednoczonych granic. Podejrzewam, że gdyby tego nie zrobiła, też historia by się potoczyła inaczej. Tutaj też oczywiście najazd mongolski miał wpływ na to, że ta sytuacja się mocno zmieniła. Też z drugiej strony na przykład późniejsza ekspansja Wielkiego Księstwa Litewskiego też odegrała swoją rolę i nigdy to ta Ruś Kijowska nie zjednoczyła się po rozbiciu dzielnicowym z powrotem. Istnieje w mojej prywatnej zupełnie opinii, tutaj zupełnie dywagujemy, co by było gdyby, ale istnieje szansa, że gdyby tym ośrodkiem, który z powrotem jednoczyłby ziemie ruskie, nie była Moskwa i Wielkie Księstwo Litewskie, bo tak to później wyglądało, że te dwa ośrodki gromadziły te ziemie, tylko gdyby to był Kijów, to tu faktycznie zmiany byłyby na pewno potężne. Wydaje się, oczywiście to jest znowu przypuszczenie, że faktycznie wtedy ta historia miałaby prawo się ułożyć trochę inaczej i mniej w duchu mniej autorytarno-totalitarnym. Między innymi, jak mi się wydaje, w tym sensie także, że faktycznie Moskwa do pewnego stopnia żyła w swojego rodzaju kompleksie przez pokolenia, bo to było dość dobrze widać w sztuce, w kulturze, w postawie władców. Oni mieli z jednej strony kompleks Kijowa, z drugiej strony jeszcze trochę bardziej kompleks Bizancjum, Konstantynopola, że gdzieś aspirowali do czegoś więcej. Tak jak tutaj mówiłeś o szoku kulturowym związanym z przybyciem Polaków do Kijowa, że Kijów to wielkie, potężne na tamte czasy miasto. Moskwa w czasie, gdy Kijów już był wielkim, potężnym miastem, była dalej jakąś wioską gdzieś w lesie, więc to jest dość logiczne, że oni w pewnym stopniu aspirowali do czegoś, szukali jakichś swojego rodzaju odwołań do czegoś,
co by dawało im poczucie, że są silni i duzi. Na przykład jednym z takich elementów jest tradycyjna korona carów rosyjskich, czapka Monomacha, bogato inkrustowana, taki hełm, który wyglądał w zasadzie jak czapka ludów stepowych, natomiast odwoływał się do właśnie Włodzimierza Monomacha, księcia kijowskiego. Była teoria, dzisiaj oczywiście już mocno zapomniana, to jest coś, co my na filologii się oczywiście uczyliśmy o tym na wykładach o historii i literaturze, ale dzisiaj to już mocno zapomniana teoria Trzeciego Rzymu, mówiąca o tym, że właśnie Moskwa przejmuje pałeczkę po pierwszym Rzymie, czyli Rzymie, drugim Rzymie, czyli Konstantynopolu i teraz to my jesteśmy ci wielcy. Wydaje mi się, że tego typu podejście do rzeczywistości, chęć udowodnienia sobie własnej wielkości, mogła tutaj po prostu mieć wpływ na sposób rządów, podejmowane decyzje. Kijów, wydaje mi się, byłby, gdyby to on stał się tym nowym centrum tego terenu, miastem o wiele mniej zmuszonym przez własną świadomość do tego, żeby coś udowadniać, o wiele bardziej samodzielnym mentalnie, które by po prostu, jakby to ująć, miało mniejszą presję, mniejsze ciśnienie na to, żeby stawać się imperium i się dalej rozszerzać i dalej uciskać innych dookoła. No właśnie, właśnie. Zresztą jak mówimy o tych, to też jest ta sprawa otwartości granic, prawda, że oni mieszkają na takiej nizinie i tu ewentualnie byłby jakiś taki determinizm geograficzny, ale nie w sensie takim, że oni muszą być autorytarni, ale że na pewno otwarte granice wzbudzają niepokój i z tych otwartych granic na nich najeżdżają oczywiście Mongołowie, prawda, później. I natura władzy mongolskiej była mniej więcej taka, że niektórzy zostali obciążeni jarłykiem, tak, czyli musieli płacić daniny, a inni te daniny pomagali Mongołom ewentualnie zbierać. I rolę Moskwy często się widzi jako takiego, ponieważ oni są bliżej Mongołów, tak, bardziej na wschód wysunięci, to rolę Moskwy widzi się czasem w historiografii jako takiego kolaboranta, takiego tax collectora. I jak właściwie wyglądało na tyle, na ile wiesz, na tyle, na ile się orientujesz, jak wyglądała ta relacja między Mongołami, tymi overlordami tam, a właśnie Moskwą i innymi państwami? No bo tutaj żadnego de facto zjednoczenia nie mamy. Mamy okupowane ośrodki miejskie, takie większe republiki, znaczy większe księstwa, tak, coś takiego. Tutaj może zacznę od tego, że dokładnie jarłyk, o którym mówisz, to był bardziej nawet nie tyle danina, co oczywiście związana z płaceniem danin, ale taki mandat na sprawowanie władzy. Aha, tak. Książę ruski musiał jechać do Hana i wyprosić tam, żeby on mu nadał taki glejt, że on może faktycznie w jego imieniu rządzić. No tutaj faktycznie to jest... Tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem streama. Czyli każdy książę musiał się starać o jarłyk, tak? Jakby w własnym zakresie. Tak, to generalnie oznaczało, że ci lokalni i ci tak zwani wielcy musieli i na przykład jeśli jeden chciał przejąć teren, na przykład jeden książę teren drugiego księcia, to proszę bardzo, tylko musi być zgoda Hana. Ta władza była ogólnie, można by powiedzieć, bardzo w tym sensie luźna, że to nie wyglądało tak jak w naszych dzisiejszych standardach, jakaś chańska, mongolska administracja na terenach ruskich. To było takie bardziej, bym powiedział, feudalne zwierzchnictwo Hana nad tymi terytoriami. Przy czym faktycznie tutaj to była sytuacja bardzo dynamiczna, bardzo zmienna. To zależało od nastrojów samego Hana, od tego jak się zmieniali poszczególni władcy i w ordzie, i w poszczególnych księstwach ruskich. I te księstwa ruskie prowadziły w zasadzie swoją, no nie powiemy, że niezależną do końca, ale jednak prowadziły swoją politykę także względem siebie nawzajem, przy czym z takim rodzajem parasola mongolskiego nad sobą, który oznaczał, że przy każdym ruchu trzeba było brać pod uwagę,
na co się Han zgodzi, co się Hanowi nie spodoba, co on uzna za jakiś rodzaj zdrady, bo mogło się zdarzyć, że niezadowolony Han przybywał do na przykład Moskwy, choć nie tylko do Moskwy, do innych miast także, i za karę za to, co oni zrobili, co mu się nie podobało, to wszystko tam palił. Oczywiście zdarzało się, że na przykład wzywany był do stolicy Hana jeden z książąt i już nie wracał, był po prostu tam na miejscu zabijany także za karę i oni sobie zamieniali go na kogoś nowego, właśnie dając ten jarłyk komuś innemu, kto wydawał się dla nich bardziej wygodny. To nie była do końca właśnie taka ścisła władza w naszym rozumieniu. I faktycznie wielu historyków tutaj dostrzega w działaniach Moskwy rodzaj kolaboracjonizmu. To oczywiście, tak jak mówię, my patrzymy na tego typu zachowania i wydarzenia przez pryzmat naszej historii niedawnej. Jak słyszymy o kolaboracjonizmie, no to oczywiście widzimy tych, powiedzmy, ludzi z czasów II wojny światowej, którzy do tej właśnie administracji coś donosili, coś pomagali, wchodzili na służbę. Tutaj chodziłoby raczej o to, że książęta moskiewscy czasami, też nie zawsze, prowadzili politykę zgodną z wolą Hana, w taki sposób, jaki był dla tych Mongołów wygodny i korzystny. Czasem także oznaczało to działania brutalne wobec, nazwijmy to, braci Słowian. Tak jak mówisz, nie było mowy o żadnej zunifikowanej państwowości na tych terenach. To były po prostu podzielone księstwa, mniejsze, większe, ważniejsze i mniej istotne na danym terenie, więc zdarzało się, że oni też między sobą walczyli. Czasem te walki były, jakby to ująć, zgodne z polityką Mongołów. I faktycznie Moskwa w tamtym czasie i między innymi także dzięki tej współpracy z Mongołami, dzięki dobrym relacjom, dzięki temu, że ci Mongołowie się zgadzali na tą ekspansję de facto, to Moskwa w tamtych czasach rosła faktycznie. Ten szczyt wzrostu terytorialnego i potęgi Moskwy, to można by powiedzieć, że był Iwan III, choć szczytem może trudno to nazwać, bo później oczywiście ten rozwój postępował dalej i sięgnął aż do Władywostoku i do Warszawy, więc no może to jeszcze nie był szczyt, ale takim pierwszym rozpędem, może to będzie bardziej precyzyjne, były czasy Iwana III. To były takie czasy, kiedy ta władza mongolska zaczynała już słabnąć, ale jeszcze wcale nie była słaba. Jeszcze Iwan III musiał swoje ruchy w pewien sposób uzgadniać z Mongołami, przy czym to już była orda mongolsko-tatarska, no kraj Mongolia to jest trochę inne pojęcie, trochę inna w tym sensie, że już podzielona. I na przykład w tamtych czasach już dużym sojusznikiem Rusi Moskiewskiej byli Tatarzy Krymscy. Tatarzy Krymscy i Ruś Moskiewska wielokrotnie wspólnie działali przeciwko tej stronie polsko-litewskiej, która już wtedy także zaczynała być bardzo silnym ośrodkiem jednoczenia tych ziem wschodniosłowiańskich. To w zasadzie aż do... No w zasadzie trudno powiedzieć, ale no można wręcz sięgać tutaj aż do pierwszych rozbiorów Polski. To była taka długotrwała rywalizacja na tych terenach państwa polsko-litewskiego z państwem moskiewskim o to, kto ostatecznie okaże się tą lokalną potęgą. No i też trzeba powiedzieć, co nie jest dla nikogo zaskoczeniem, nie zawsze to my byliśmy tą stroną skazaną na porażkę, ale to już jest trochę inna historia. No, mieliśmy inny, można powiedzieć, przepis na inkorporowanie tych ziem, chociaż w sumie jakby spojrzeć na nasz komponent litewski, no to Litwini de facto no, podbijali, prawda, ziemie, które dzisiaj byśmy nazwali białoruskimi i ziemie, które dzisiaj nazwalibyśmy, nie wiem, zachodniorosyjskimi, tak? Oni jak najbardziej starali się to gromadzić w swoim ręku, no ale my jako korona, że tak powiem, połączyliśmy się z Litwą Unią, więc nasz sposób właściwie był raczej
nie tyle imperialny, chociaż wiele osób tak myśli, my raczej cały czas bronimy swojej Unii de facto. To jest to, co robimy przede wszystkim. Chociaż w XV wieku na przykład to można mieć pewne wątpliwości, no bo mamy na przykład Jana Olbrachta, który gdzieś tam się szarpie pod Mołdawią, prawda, w Mołdawii i tak dalej. Takie zdarzały się takie momenty, kiedy rzeczywiście wyglądamy trochę imperialnie. W każdym razie, co sądzisz o bitwie na Kulikowym polu? Czy to coś rzeczywiście zmieniało, czy to była taka jednorazowa akcja moskiewska i ona właściwie nie zmieniała natury tej mongolskiej władzy, nadwładzy? Znaczy tutaj trzeba zacząć od tego, że jak zwykle w tego typu historiach tutaj mówimy o wydarzeniu, które jest, no, nazwijmy to w ten sposób, wątpliwe, nie w tym sensie, że wątpimy, czy w ogóle to miało miejsce, tylko no, przebieg starcia, znaczenie starcia, siły stron, to wszystko, im dalej się cofniemy w historii, im więcej szczegółów wchodzimy, tym więcej mamy wątpliwości, no to jest końcówka XIV wieku. Faktycznie temu wydarzeniu historycy rosyjscy w takim, nazwijmy to, szkolnym wydaniu przydają ogromnego znaczenia, tak żeby Państwo, którzy nas oglądacie, mieli pewne wyobrażenie. To było w tej historiografii właśnie szkolnej taka pierwsze wydarzenie, w którym Rusini odparli tych Mongołów, postawili się, wygrali i zaczął się ten proces rozpadu tej zależności od ordy. On się to miał. Wyprawa karna, jedna z wielu i się nie udała, prawda? To 1380. Tak, dokładnie. Jestem... tak. Mhm. Przy czym to też było taki długotrwały proces, bo później, około 100 lat później, było tak zwane stanie nad rzeką Ugrą, kiedy z kolei podczas kolejnej takiej wyprawy armia ruska i armia mongolska stały po dwóch stronach rzeki i ostatecznie Han odpuścił i sobie poszedł. Jeśli dobrze pamiętam, po tej bitwie na Kulikowym polu tam jednak Mongołom się udało dokonać tego najazdu karnego, więc to było takie wydarzenie, bym powiedział, symboliczne. Natomiast faktycznie już samo wyznaczenie pewnego kierunku na niezależność polityczną od ordy, niezależnie już od tego, jak to wyglądało faktycznie i na ile było samo w sobie skuteczne, no to było możliwe, prawdopodobnie było jakimś początkiem procesu, który ostatecznie faktycznie doprowadził do poważnych zmian. Chociaż tutaj bym powiedział, że właśnie ten proces jest ważniejszy od pojedynczego wydarzenia, bo faktycznie państwo mongolsko-tatarskie na wiele sposobów traciło swoją siłę, w tym siłę militarną. Państwo moskiewskie ją rozbudowywało i to był, no właśnie, przynajmniej stuletni proces, w czasie którego ostatecznie doszło do takiej sytuacji, w której to Moskwa mogła zacząć podbijać poszczególne części dawnej Złotej Ordy, a nie płacić podatek i się przed Mongołami i Tatarami płaszczyć. Więc to na pewno był ważny moment w historii, przy czym ja bym był tu zwolennikiem teorii, że ważny był cały proces, a nie pojedyncze wydarzenie. No właśnie, coś mówi nam o, ona jest jedna z takich wydarzeń, które cofają pewne wyobrażenia wstecz i przez to nam się może wydawać rzeczywiście, że one są ważniejsze. Przejdźmy do wieku, powiedzmy, XV, bo w wieku XV mamy Moskwę, która się trochę roztyła, trochę urosła, prawda? Ale na przykład mamy mnóstwo jeszcze dalej konkurencyjnych ośrodków miejskich. Zniknął nam Wołodymir, bo jego bardzo dawno już zniszczyli Mongołowie, on nigdy się już nie podniósł, na przykład miasto Włodzimierz, Wołodymir. Ale na przykład doskonale sobie radzi Nowogród Wielki, członek Hanzy, czyli niemieckiego, głównie niemieckiego, ale nie tylko niemieckiego, bo także i trochę holenderskiego, trochę słowiańskiego, trochę bałtyckiego.
takiego kompleksu handlowego, można tak powiedzieć, bo tutaj było jeszcze kilka innych państw podłączonych szczątkowo, czyli Nowogród Wielki gdzieś tam w tym niemieckojęzycznym kupieckim świecie funkcjonował i Nowogród Wielki miał właśnie takie rozmaite instytucje, byśmy powiedzieli, no, patrycjuszowskie, które wyglądały bardziej jak no, prawo, jak ławnicy w miastach zakładanych na prawie niemieckim, jak coś takiego zachodniego z gruntu, że tak powiem. No i teraz tutaj zachodzi w XV wieku bardzo ciekawe zjawisko, że zaczyna się wszystko przesuwać na korzyść Moskwy, mimo że Nowogród wydaje się mieć bardzo dużo asów w rękawie, mimo to się nie dzieje. I dla mnie to jest takie trochę lustrzane odbicie tego, co się działo w Chinach. Na to zwrócił uwagę niemiecki historyk Oskar Weigel, którego książkę kiedyś recenzowałem, to jakby ktoś był zainteresowany, przez 2G, Weigel. I on mówił, że w Chinach też mamy coś takiego, też mamy północ i południe, tylko że tam jest odwrotnie. Północ jest bardziej zamordystyczna, ta pekińska, taka urzędnicza, taka toporna, można powiedzieć. I ona tam się zajmuje walkami z Mongołami i to też trochę wpływa na ich mental, jak to się teraz mówi. A na południu mieliśmy tak bardziej kupiecko, mieliśmy tę wspaniałą flotę, która być może odkryła Amerykę przed Kolumbem, która gdzieś tam pływała i ona była taka bardziej taoistyczna, mniej konfucjanistyczna i że była taka bardziej wolnościowa, bo taoizm jest dosyć liberalny, jak tak o tym pomyśleć, że ważniejsza jest droga niż cel i tak dalej. No i no, ale się okazało, że ważniejsze są jest obrona przeciwko Mongołom, a nie jakieś pływanie dookoła świata. W związku z tym w XV wieku Chiny zadecydowały w pewien sposób zostać autorytarnymi, tak można tak powiedzieć. Za to w Rosji można powiedzieć, że to, że Nowgorod przegrywa z Moskwą, no to jest takie trochę podobne zjawisko, ale równie dobrze mogło być w drugą stronę. Tym bardziej śmieszne są te teorie geopolityczne, które mówią, że to koniecznie, ponieważ to jest kontynent, to tu musi wygrać. No ale faktycznie dwa razy wygrały te autorytarne związki kulturowe. Jak ty na to patrzysz, Marcinie, na tą wymianę między Nowgorodem a Moskwą? To jest oczywiście ciekawy punkt w historii, bo zdecydowanie gdyby Nowogród wtedy wygrał, powiedzmy, ten wyścig, no to historia Rosji na pewno byłaby inna. Z całą pewnością można zakładać, że właśnie bardziej byśmy poszli tutaj w stronę jakiegoś mieszczańskiego liberalizmu, bo te instytucje tam były dość sympatycznie rozwinięte i to też pokazuje, że tamci ludzie no, nie mają problemów z tym, żeby żyć w takim bardziej demokratycznym układzie, to ma prawo istnieć. Natomiast tutaj o tym, co wygrało, zdecydowała po prostu siła oręża, po prostu przemoc. Okazało się, co jest smutne, że na tamtym etapie historii państwo zarządzane w sposób, nazwijmy to, lubię to określenie, zamordystyczny, było w stanie osiągnąć wyższe wyniki w stosowaniu zorganizowanej przemocy niż taka republika kupiecka, która trochę luźniej podchodziła do tego typu spraw. Wiemy, że państwa demokratyczne raczej chętniej stawiają na to, żeby się bogacić, niż na to, żeby umierać w okopach. Tu oczywiście a historycznie, bo przecież w tamtych czasach nie było żadnych okopów, to nie taki sposób prowadzenia walk. No niemniej jednak oni u siebie w Hanzie mieli dobrze rozwinięte mechanizmy handlowe. Dzisiaj takie kraje, bogate, demokratyczne kraje, które się bogacą dzięki przemysłowi i handlowi, są w stanie osiągnąć przewagę technologiczną, która pozwala im się obronić przed po prostu mobilizowanymi przez autokratę falami wrogich żołnierzy. Wtedy czasy były inne, to się sprowadzało do ludzi na koniach i z mieczami i niestety ta Moskwa stawiająca na bardziej na tłamszenie jednostki i władzę absolutną była w stanie tych żołnierzy wystawić więcej
wyekwipować ich lepiej i ostatecznie osiągnąć to zwycięstwo na polu walki. Tutaj nie było starcia idei. Tu było starcie żelaza. Niestety. I w tym kontekście trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tamtych czasach mógł Nowogród faktycznie wygrać, bo musiałoby to oznaczać, że ktoś faktycznie tam postawił się zbrojnie tej Moskwie, a to wymagałoby faktycznie jakiejś zmiany samego Nowogrodu w coś innego. Więc o ile ten epizod dla mnie oznacza, że demokratyczne mechanizmy czują się w tamtych rejonach świata dobrze, mają prawo istnieć, nawet w tak odległych czasach. Prosperować, tak. Tak, to miało prawo istnieć. No to jednak wydaje mi się, że w tamtych czasach faktycznie tego typu państewka, księstwa miały wrodzoną słabość w stosunku do sąsiadów. Zresztą to widać także po rywalizacji późniejszej trochę Polski i Moskwy. Polska, która eksperymentowała z dość kulawą, dziwaczną demokracją szlachecką, która oczywiście nie była tym, czym demokracja w naszym rozumieniu, bo głosowali, wiadomo, daleko nie wszyscy obywatele i to zupełnie nie tak wyglądało jak dzisiaj. Natomiast to, choć sprawiało, że się żyło pod wieloma względami tym ludziom objętym tymi mechanizmami demokratycznymi, bo nie mówię tu przecież o chłopstwie, swobodniej, o tyle Moskwa okazała się zwycięzcą i to Moskwa ostatecznie wygrała ten wyścig z Polską właśnie dzięki zbrojnej sile swojego państwa, które doprowadziło do rozbiorów Polski. Tylko że później właśnie to zaczęło wyglądać inaczej. Dzisiejszy świat już nie promuje aż tak bardzo brutalnej siły i samych liczb żołnierzy na polu walki. Czyli w ten sposób patrzysz, bo często się porażkę Nowogrodu Wielkiego przypisuje nie tyle nawet starciu takiemu starciu klasycznemu armia kontra armia, tylko że po prostu Nowogród był całkowicie nieodporny przez swoją otwartą strukturę na agentów Moskwy po prostu, którzy po prostu którejś nocy zaczęli mordować urzędników nowogrodzkich. Prawda, że agenci Moskwy, to brzmi potwornie, nie? Jak jeszcze pomyślimy sobie o następnych wiekach historii Rosji, że agenci Moskwy, no Rusini, tak, mordują innych Rusinów, którzy żyją w no, takiej w miarę liberalnej republice miejskiej, i że na to niewiele można poradzić. Więc można powiedzieć, że Moskwa wygrała podstępem nawet, a nie tylko samą, tylko siłą. Ja tak na to patrzyłem raczej, ale co o tym sądzisz, o takim ujęciu? Znaczy, powiem tak, nie ma dla mnie aż tak dużej różnicy pomiędzy użyciem siły z zaskoczenia i użyciem siły w otwartym starciu na polu walki. To znaczy tak, oni wygrali to siłą. Oczywiście podstępem, ale siłą w sensie, bo siła brzmi jakby chodziło faktycznie nie o spryt tutaj, tak jak mówisz, tylko o taką brutalną, otwartą siłę. Lepszym słowem będzie przemoc. Wygrali to przemocą. Nie dlatego, że byli krajem lepiej zarządzanym, bogatszym, bardziej atrakcyjnym ideologicznie, tylko użyli brutalności, przemocy, zabójstwa do tego, żeby ostatecznie ten Nowogród osłabić. Zazwyczaj właśnie te kraje bardziej liberalne mają większe opory przed używaniem tego typu metod. Nie mówię, że ich nie używają nigdy, ale jednak tutaj połączenie tych metod, bo starcia otwarte także się tu zdarzały, doprowadziło do tego, że faktycznie ten kraj, to księstwo, czy w zasadzie republika, Nowogród został zduszony przy użyciu przemocy przez sąsiada, który mniej bał się stosować otwarcie przemoc wobec swoich partnerów, sąsiadów, rodaków. Tutaj ciężko mówić o rodakach, obrotymców etnicznych. Braciach Słowianach, tak. Braciach Słowianach, no właśnie. To jest rzeczywiście bardzo dziwny moment, ale dobrze, to przejdźmy do tego momentu, kiedy Moskwa już ma zdecydowaną przewagę i Nowogród jest jedną z jej posiadłości. I teraz
na ustrój moskiewski, bo słusznie powiedziałeś o właśnie tym takim zamordystycznym podejściu oczywiście, natomiast warto by chyba zwrócić uwagę na to, że jak sobie spojrzymy na przykład na monarchię francuską absolutną, na przykład XVII wieku i spojrzymy sobie na wczesno XVII-wieczną Ruś moskiewską, to jest to jednak zupełnie innego rodzaju zamordyzm. To znaczy w tym sensie to w Polsce często jest nierozumiane, bo my i tak byliśmy właśnie Republiką Szlachecką, więc co nas to tam obchodzi, który zamordyzm się różni od którego. Natomiast ja jako badacz głównie Europy Zachodniej, historyk Europy Zachodniej i jej kontaktów z Polską, no widziałem zawsze, że to jest coś kompletnie innego. To znaczy absolutyzm francuski oznaczał mniej więcej tyle, że nie można, że taki arystokrata francuski jakiś nie może prowadzić własnej polityki, że władza jest niepodzielna jak punkt geometrii, jak pisał Cardin Lebret, to był najważniejszy taki absolutysta, autor, i w 1643 on napisał coś takiego właśnie, że le pouvoir est indivisible comme le point de géométrie. Tak, czyli że władza jest właśnie nie, jak punkt w geometrii. No i teraz że niepodzielna. I to oznaczało, że żaden arystokrata nie może prowadzić innej polityki niż tylko w imieniu króla francuskiego. Natomiast w Moskwie mamy coś kompletnie innego. Mamy samodzierżawie. To owszem brzmi, że też, no, też sam tylko monarcha dzierży, tak, czyli posiada, ma tą władzę. Ale przecież to było państwo nadal patrymonialne, przynajmniej teoretycznie cała ziemia była własnością cara, tak, księcia moskiewskiego, potem cara, i no, to jest jednak coś kompletnie innego. Ludwik XIV nie uważał, że posiada wszystkie miasta Francji, że posiada wszystkie ziemie Francji, tak? To jest absurd. To jest monarchia stanowa, jest po drodze, tak? Czyli wszyscy szlachcice, wszyscy kupcy się stawiają. Nie mamy patrimonium. Natomiast w Rosji mamy pretensje do patrimonializmu cały czas, tak jak sułtan albo chiński cesarz. Oni też uważali, że wszystko jest ich. I nawet kupcy chińscy wszyscy uciekali na południe, bo cesarze chińscy byli leniwi, ale jak oni szli gdzieś tam, już poszli na to południe, o, to mi się podoba, ten lokal mi się podoba, to już znaczy, że to mój. I kupiec może tylko już na Tajwan uciec, to tak przy okazji, co się tam działo. Czyli krótko mówiąc, ten element patrimonialny nam gdzieś ucieka w tych porównaniach tego absolutyzmu czy samodzierżawia po prostu z absolutyzmem typu zachodniego. To jest już samo w sobie przepaść. Jak ty to widzisz, Marcinie, tą różnicę? Czy uważasz, że Polacy też tak jak ja, że nie dostrzegają, a to jest właściwie ta krytyczna różnica tak naprawdę, a nie to, czy jest republika, czy nie, czy jakieś tam szlacheckie pretensje? Faktycznie to jest zdecydowanie, no, ciężko to przegapić, ciężko to pomijać. I zdecydowanie tak, ta władza moskiewskich carów była silna. Można ją na wiele sposobów porównywać do władzy monarchów zachodnich, jednak faktycznie tutaj istniały różnego rodzaju różnice, chociażby ta wymieniona przez ciebie, i ona z pewnością jest duża i z pewnością widoczna jest do dzisiaj w tym sensie, że no, Władimir Putin ma bardzo podobne podejście do rosyjskiej rzeczywistości gospodarczej, więc to gdzieś przenika przez te wieki w tradycji. Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, skąd to wynika. Dlaczego akurat tam na przykład nigdy nie udało się szeroko pojętej arystokracji wymusić dalej idących zmian przeciwko tego typu podejściu. Zastanawia mnie też jeden punkt, który wydaje się też istotny. W Europie Zachodniej dużo silniejszym ośrodkiem władzy był Kościół katolicki niż w Rosji Kościół prawosławny. To też wydaje mi się może stanowić pewnego rodzaju ciekawy punkt do dyskusji o tym, jak taki
brak monopolu na władzę na Zachodzie wpłynął na jej charakter. Oczywiście tutaj ten monopol na władzę to jest też skomplikowane przecież pojęcie, bardzo i bardzo ciężko byłoby tutaj szybko to wyjaśnić, o co mi chodzi. No niemniej jednak gdzieś w Europie Zachodniej istniał ten dodatkowy ośrodek władzy, władzy duchowej, papieskiej, który oddziaływał na świat i na to, że ci ludzie w dużej części wierzący, to jest dość zrozumiałe w tamtych czasach, oni stanowili zdecydowaną przecież większość, podlegali też tej władzy kościelnej, nie tylko królewskiej. Na wschodzie udało się, że tak to ujmę, wbudować w piramidę władzy świeckiej także kościół. To jest zresztą także do dzisiaj bardzo dobrze widoczne, bo on w tej chwili, Cerkiew Prawosławna Moskiewska, to jest jakiś urząd państwowy bardziej niż niezależna instytucja. Zastanawiam się, na ile na ile to miało wpływ na to, że faktycznie, a to nawet nie chodzi, nie powiedziałbym, że najważniejsze było samo to istnienie tego patrimonium, ale to, że faktycznie nie udało się przez pokolenia tego obalić i zmienić, bo wiele krajów zachodnich, w tym Polska, widzieliśmy, jak oddolnie wprowadza zmiany, jak te niższe niż znajdujące się pod królem stany społeczne wymuszają pewne zmiany na władzy. W Rosji były pewne próby wymuszenia zmian, ale one bardzo długo, w zasadzie do 1917 roku, no nie odnosiły sukcesów, choćby powstanie dekabrystów. W początkach XIX wieku tutaj była próba, by coś zmienić, były powstania chłopskie, które no oczywiście były bardziej żywiołowe i mniej zdefiniowany sposób chciały wprowadzać jakieś zmiany. No niemniej jednak ostatecznie faktycznie Rosja była po prostu bardzo na te zmiany oporna. Naprawdę ciężko jednoznacznie mi wyjaśnić, dlaczego. Znaczy, jakbyśmy wrócili na sekundkę jeszcze do tego kościoła, bo rzeczywiście się mówi o tym, że Zachód wymyślił jakby Monteskiusza, czy wcześniej Johna Locke'a nawet trochę kombinował z tym podziałem władz właśnie, że wolność to jest ta przestrzeń, gdzie te władze rywalizują. No bo w pewnym sensie no, były republiki miejskie, były jakieś przykłady greckich polis z dawnych czasów, było Imperium Rzymskie jako jeszcze coś innego, był właśnie Kościół Niezależny jako coś jeszcze innego i przyzwyczailiśmy się do tego, że gdzieś istniejemy w przestrzeni między rozmaitymi ludźmi, którzy chcą nami rządzić, tak? A w Rosji raczej wszystko rzeczywiście szło w ten jeden punkt, można tak powiedzieć. Zresztą schizma wschodnia trochę o to była, prawda? Ona też ma taki wariant, taki element, że ten cesarz bizantyjski, była ta schizma 1054 bodaj roku, ile dobrze pamiętam, to było zamknięcie wszystkich w Konstantynopolu kościołów obrządku zachodniego i już całkowite zerwanie. No i wiadomo, że Bazyleusz, czyli ten cesarz bizantyjski, on będzie mówił, który biskup ma gdzie zasiadać, prawda? Czyli to, natomiast papież miał, biskup Rzymu miał tak wielki autorytet, że bywali tacy papieże, że cesarzy w ogóle z tronu zrzucali siłą swojego autorytetu, czy klątwą, czy coś. Więc rzeczywiście to może mieć oczywiście znaczenie. Problem polega na tym, że nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to, czy przykłady historyczne, czy co tutaj tak naprawdę decyduje. Tak sobie myślę, że moglibyśmy przejść do Borysa Godunowa, bo Borys Godunow jest postacią znaną bardziej z literatury niż z historii, mam czasem wrażenie, a szkoda, niż z historiografii, a szkoda, dlatego że Borys Godunow był akurat jednym z takich carów, którzy przykuli moją uwagę, jak się przyglądałem tym miejscom, gdzie ewentualnie Rosja by się mogła trochę zliberalizować. On
panował akurat wtedy, kiedy myśmy zaczęli bruździć w Moskwie, można tak powiedzieć. Czyli to są lata typu 1603, 1604 i tak dalej. On wtedy tam długo nie panował oczywiście, bo myśmy się o to postarali, to znaczy kilku naszych możnowładców, tam wojewoda Mniszech i kilku innych takich awanturników, którzy podsyłali im tych Dymitrów samozwańców i tak dalej. I oczywiście tutaj Dymitriady to jest bardzo ciekawy temat, ale jakoś tak zawsze umyka z tego tematu, mam wrażenie, to, że Borys Godunow był naprawdę ciekawym facetem, to znaczy był człowiekiem, który był, wszyscy zaznaczali, że był niskiego stanu, więc te wszystkie, ci wszyscy wysocy książęta na niego strasznie, tak Golicyni na przykład, oni strasznie patrzyli na niego z góry. Jednocześnie on jednak podniósł trochę Moskwę po tych szaleństwach Iwana IV Groźnego, który przecież zniszczył swoje własne państwo, nie wiadomo czemu uchodzi z jakiegoś wybitnego władcę. Zniszczył je, oddając je na pastwę tych, zawsze zapominam, jak oni się nazywali, opryczników, tak. No i Borys Godunow w dużym stopniu postawił z powrotem Moskwę na nogi. To, że on był niskiego stanu, to znaczyło, że musi się naprawdę zakasać ręce do pracy, bo też sobie trzeba dać sprawę z tego, że wtedy jest większa presja na osiągnięcia, prawda? I mamy sprowadzenie władzy do tego elementu technicznego, czyli to, co by właśnie chciał Max Weber, czyli to, że władza to jest właśnie przede wszystkim praca, a nie jakieś tam ja tu król, nie, syn niebios, wiadomo, to wszystko, co jest zawsze używane do zamordyzmu, krótko mówiąc, prawda? Jak ty patrzysz na Borysa Godunowa? Bo mi jest trochę szkoda, wiesz, że myśmy go właśnie utrącili, a potem byli carowie, którzy znacznie byli bardziej niesympatyczni, moim zdaniem przynajmniej. Jednocześnie myśmy nasz soft power, naszą zdolność atrakcyjną właściwie całkowicie przegibali przez tą nieszczęsną Unię Brzeską, kiedy próbowaliśmy przerabiać prawosławnych na greko-katolików, żeby tylko Rzym był zadowolony, 1596 rok, więc nasza zdolność atrakcyjna była niewielka już, a wtedy akurat zaczynamy mieszać Rosjanom. I ja, wiesz, ja się nie dziwię, że oni nas nie cierpią za ten moment historii, ale nie wiem, czy im jest szkoda Borysa Godunowa, jak nam, jak mi na przykład, ale jak patrzysz na ten moment? To jest bardzo ciekawy moment, akurat sympatyczny car i akurat my musimy się wepchnąć tam. I akurat w momencie, kiedy nie mamy już siły atrakcyjnej, żeby, wiesz, nie mamy już tej tolerancji, tylko już się wygłupiamy, już tutaj sortujemy, kto jest ważniejszy, że greko-katolik jest lepszy od prawosławnego i tak dalej. Znaczy zdecydowanie to była dość wyjątkowa sytuacja i takie rozdroże, bo jeśli sobie przypomnimy całą historię państwa moskiewskiego, to tam były w zasadzie dwie dynastie władców, Rurikowicze i później Romanowowie i Borys Godunow. On był pomiędzy tymi dwiema dynastiami, jak syn Iwana Groźnego, Fiodor, zmarł, to Fiodor był takim człowiekiem, nazwijmy to, słabej woli i pośredniego umysłu, więc raczej on tutaj wymagał jakiegoś wsparcia i pomocy, co oznaczało właśnie potrzebę zaangażowania jakiegoś zarządcy, którym został Borys Godunow, który po śmierci Fiodora przejął samodzielną władzę. On sobie zdawał sprawę ze swojej pozycji dość słabej, wynikającej z tego niskiego stanu i tutaj też zachowały się historie o jego pewnego rodzaju okrucieństwie wobec, nazwijmy to, przeciwników politycznych, więc na pewno jest to postać, jakby to ująć, produkt swoich czasów. Jak mówisz, że to był sympatyczny car, to trzeba wziąć poprawkę jak na władcę tamtego okresu, tamtego kraju, no bo wiadomo, że dzisiaj gdybyśmy mieli takiego władcę w Polsce, to prawdopodobnie wybuchłyby zamieszki, ale jak na tamte czasy faktycznie nie było źle. Kiedy wybuchł w Rosji poważny głód, to on starał się ten problem rozwiązać. Oczywiście to wymknęło się spod kontroli, no niemniej jednak faktycznie próbował, miał swoje sukcesy, także międzynarodowe.
I tu nawet bym powiedział, że o tyle, o ile sama postać Borysa Godunowa jest swojego rodzaju zagadką, bo te 7 lat, które rządził, to nie jest bardzo dużo, więc trudno powiedzieć, w którą stronę on by to popchnął dalej. Niemniej jednak sam fakt, że człowiek spoza dynastii został carem, jest arcyznaczący, ponieważ to ostatecznie w teorii mogłoby doprowadzić do takiej, nazwijmy to, konstrukcji emocjonalnej. Skoro Godunow mógł być carem, to może być carem też Smirnow, Kałasznikow albo inny Kuzniecow. I albo chociaż Naryszkin i Golicyn i ktoś taki lepszy. Dokładnie, to mogło zbić Rosję z toru takiej władzy sakralnej. Władzy w ramach jednej dynastii od Boga i tylko się trzymamy tego, że car jest właśnie wybranym nad człowiekiem, a możemy po prostu uznać, że może nami władać ktoś, kogo my chcemy, żeby władał. Polska przeszła do pewnego stopnia taką drogę, bo faktycznie jak się nam skomplikowały sprawy dynastyczne, no to wymyśliliśmy sobie tych władców wybieranych. To też oczywiście, jak wiemy, miało swoje wady, no niemniej jednak było bardziej podejściem bardziej liberalnym. I wydaje się, że tutaj w teorii przynajmniej mogło tak to wyglądać, bo faktycznie kiedy trzeba było po całym tym okresie zamieszania wymyślić sobie nową dynastię, wymyślić sobie nowego cara, no to wybrano de facto cara z rodziny Romanowych. I oni, tak, i zamiast pozostać przy tym wybieraniu, oni po prostu stworzyli kolejną dynastię, która rządziła troszkę ponad 300 lat. Ta rewolucja była niedługo po 300-leciu domu Romanowych, tam było głośne święto, więc trochę ponad 300 lat rządzili i szkoda, bo faktycznie od tego Borysa Godunowa mógł się zacząć jakiś rodzaj zmiany zwrotnicy dziejowej i tu tak naprawdę chyba nigdy nie będziemy pewni, dlaczego tak się nie wydarzyło. Oczywiście ktoś może chcieć twierdzić, że nie było możliwe, żeby się wydarzyło inaczej, bo w Rosji żaden wybierany car by nie przeszedł, no tylko, że przeszedł. Pierwszy z Romanowych został wybrany. Albo też myśmy pokazali naszym najazdem, który był zupełnie kretyński moim zdaniem, tak a propos, nasz najazd na Moskwę, nic nam specjalnie nie dał. Natomiast myśmy pokazali, że taki władca, którego ludzie lubią, który, bo wystarczy zrobić kontrast między końcem XVI wieku, czyli mamy Iwana Groźnego, który walczy z Batorym zresztą, tak żeby trochę pokazać, gdzie tu jesteśmy w przestrzeni historycznej. I mamy Godunowa, który jest przy naszym, w tym samym czasie, co nasz Zygmunt III Waza. I teraz jak mamy czasy Iwana IV Groźnego i Batorego, to Iwan Groźny no, niszczy swój własny kraj, tak, oprycznicy, robi różne cyrki tak naprawdę kupcom z Moscow Company, z którymi Godunow gadał jak biznesmen bardziej, tak, a Iwan Groźny robił różne cyrki. Jak był Iwan Groźny, prowokował rozmaite konflikty, niespecjalnie go obchodził los Moskwiczan, natomiast Godunow, tak jak wspomniałeś, właśnie próbuje coś robić, żeby te niedostatki tam to trochę połatać. No i tutaj my się akurat wtrącamy w tym ciekawym momencie, nie? Tak przy okazji, myślę, że warto o tym pamiętać, bo że myśmy być może pogrzebali w ogóle rosyjski liberalizm, tak naprawdę. Mogło tak być, no nic tak nie skupia wobec postaci władcy jak zagrożenie z zewnątrz. Właśnie i wtedy im bardziej jest religijna ta władza, im bardziej taka fanatyczna, tym lepiej, prawda? Więc ta władza techniczna, sympatyczna znika. Tak, przestaje się wydawać atrakcyjna, możliwe, tak jak mówiłem na początku, trzeba by wyhodować drugą ziemię w słoiku, ale możesz mieć tutaj rację. Dlatego historia nie jest nauką ścisłą. Niestety nie da się z tym nic zrobić, nie mamy laboratorium. No właśnie, przejdźmy do Fiodora III, czyli do końca XVII wieku, bo wiele osób, czyli syna Aleksego, czyli syna tego wybranego,
No i teraz Fiodor III Romanow, on się wydaje taki znowu kolejny taki władca trochę bardziej sympatyczny. Wtedy po raz pierwszy mamy takiego trochę Piotra Wielkiego, troszeczkę, jeżeli chodzi o książkowy wymiar, jeżeli chodzi o literaturę i wiedzę fachową z Zachodu, tylko tym razem Zachodem jesteśmy my. Prawda? Za Fiodora III polskie książki przychodzą do Moskwy. I jakie jest twoje spojrzenie na Fiodora III? O ile pamiętam, miałeś na kanale chyba odcinek o nim. Zresztą o Gudunowie chyba też miałeś. Nie, bezpośrednio tak o Fiodorze III tak nie. Co drugi. Aha, co drugi film no nie znam, da się tak, wszystkiego. Nie wszystkie, nie, tak. Faktycznie tutaj trzeba zacząć od tego, że w zasadzie jest to jeden z takich carów, których się nie pamięta. Po prostu. Jeśli byśmy popatrzyli na jakieś internetowe listy, właśnie kanały historyczne, jakieś popularno-naukowe książki, to o Fiodorze III się pisze i mówi dość niewiele w Rosji. Przynajmniej ja się mało z tym spotkałem. Wydaje się, że to jest efekt przytłoczenia jego następcą i wpływem jego następcy, bo faktycznie po nim przyszedł Piotr I, który... Trzęsienie ziemi, tak. Tak, to jest ogólnozachodnie trzęsienie ziemi, przy czym tutaj to jest też ciekawe, bo on, Piotr, sięgnął daleko dalej na zachód, daleko nad tą głową Polski przeskoczył w stronę Holandii, w stronę Wielkiej Brytanii, tamtych terenów. I to jest też ciekawe, że mieliśmy pewnego rodzaju dwa różne zachody, bo Polska wtedy była zupełnie innym zachodem niż te już wtedy rodzące się potęgi kolonialne, a Fiodor III, mam wrażenie, dużo więcej brał takich z tego tak zwanego zachodu, dużo więcej brał idei, podejścia, niż tak jak Piotr I technokratycznie uzbrojenia, metod żeglugi, metod produkcji statków. Piotr I popchnął Rosję na zachód, ale bym powiedział, że nie było w tym jakiejś zachodniej idei, co bardziej było poszukiwanie lepszych metod realizowania własnych pomysłów technicznie. Budowanie statków, odlewanie dział, to interesowało Piotra zdecydowanie bardziej, a przy okazji jakaś taka powierzchowna kwestia jak brody czy ubiory, które nie miały tak dużego znaczenia. Fiodor III miał bardzo niewiele czasu, jeśli dobrze pamiętam, 5 albo 6 lat był na tronie. Nawet mniej, właśnie bliżej. Mniej? Możliwe, że bliżej mniej. Połowy dekady. Już w tej chwili nie pamiętam, czy 5 czy 6. Aha, dokładnie, ale 7-6 do 8-2 tutaj mam. No właśnie, czyli... to 6 lat by wychodziło kalendarzowo. Lat, no. Kalendarzowo. Tak, tak. Czyli dość niewiele, więc teoretycznie istniałaby szansa, że coś by się udało zmienić. Przy czym, tak jak mówię, ta zmiana tuż potem zaszła, tylko właśnie ona na pewno byłaby inna. Ale jaka, to nie podejmuje się niestety odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, jeśli chodzi o Piotra Wielkiego, żeby go tak troszkę pobronić, może odrobinę, chociaż nie wiem, czy na to on zasługuje. Chociaż ktoś kiedyś przytomnie zauważył, że jak był bunt strzelców i Piotr Wielki osobiście obcinał im głowy, póki się zmęczył, to jak był bunt strzelców za Aleksego, to znacznie więcej głów poleciało. Zapomina się o... Prawda? Także ludzki pan. Ludzki pan, tak, ale warto pamiętać, że Aleksy zabił więcej strzelców za bunt. Natomiast Piotr Wielki no, miał trochę takich zachowań zachodnich, rzeczywiście takich typu biznesmen, to znaczy jak zapraszał kupców, To jest bardzo, to pięknie pisał o tym ten chwalca właśnie Piotra Wielkiego, ale tak trochę to wyglądało, ten Aleksy Tołstoj, prawda, ten czerwony hrabia Aleksy Tołstoj, on pisał o
właśnie w swoich powieści Piotr I bardzo ładnie tam, jak oni przychodzą, żeby chwycić cara za nogi i stanąć tam, płaszczyć się przed nim, a on mówi: panowie, tu krzesła są, tak? Będziemy dyskutować o interesach. Mają normalnie usiąść jak ludzie na krzesłach, prawda? To był jednak jakieś tam zachodnie wzorce rzeczywiście, i się denerwował, kiedy ktoś próbował padać potem na twarz i podnosił ich sam, krzyczał na nich, że mają siedzieć na krzesłach i tak dalej. Także to jest tego typu takie cywilizowanie na siłę troszeczkę w tym duchu zachodnim. A tu może być w ogóle taki paradoks, że ten Fiodor III chodzący w tych, no, takich babskich trochę ciuchach z naszego punktu widzenia, tak, a la Bizancjum jeszcze ciągle, ale może z tego ducha zachodu trochę więcej rozumiał paradoksalnie niż Piotr Wielki. Ciekawie jest porównać tych dwóch modernizatorów, bo oni są kompletnie, obaj są modernizatorami, tylko w zupełnie inny sposób faktycznie. Myślisz, że Fiodor mógł więcej kapować z takiego ducha zachodu, a Piotr takiego od techniki? A czy powiem tak, to czy rozumieć, czy nie rozumieć, to jest inna kwestia, bo Piotr I mógł to rozumieć, tylko mogło mu się to nie podobać. I mógł na przykład mieć złe zdanie i brać od zachodu wszystko to, co było mu potrzebne, żeby osiągnąć jakąś nad tym zachodem przewagę. To trochę takie, byśmy powiedzieli, stalinowskie. Kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich potem powiesimy. No tak. Mhm. Pytanie, czy tak było w istocie i czy Piotr I miał właśnie takie podejście, no to już jest pytanie, na które nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać, natomiast sprawia to, w jaki sposób faktycznie on to robił, takie wrażenie, jakby to była powierzchowna i bardzo technologiczna modernizacja. Za Fiodora to wyglądało bardziej łagodnie, ale trudno mi powiedzieć, jak wyglądałby efekt, gdyby on zamiast tych 6 lat rządził na przykład 36. No pamiętam, jak było takie zdanie w tej książce Henri Troyata chyba o Piotrze, to tam było o tym, że on strasznie nie lubił tych przegadanych niemieckich książek, nie rozumiał idei dyskusji dla dyskusji, tylko szybko mówcie tam, jak zrobić dobre muszkiety i tam jak zrobić ten efekt, a to gadanie wasze niemieckie takie dookoła, to mnie to nie interesuje. Nie? I on mówił, że jak robić przekłady na rosyjski, to skracajcie, ta książka nie musi mieć 500 stron, może mieć 100. Grunt, żeby idea była oddana, tak? I to on też zresztą próbował tłumaczyć niektóre książki, także no, facet był na swój sposób genialny, tylko właśnie taki, rzeczywiście wychodzi gdzieś ten ząb takiego, no dobra, my jesteśmy zacofani, musimy mieć większą armię i tak dalej, to też w tej powieści Piotr Wielki właśnie to ustoja jest, co tam król francuski, tak, och Peter, jakbyś ty tylko miał większe pieniędzów, prawda, i większa armia i tak dalej. Co tam król francuski, to jest tak jak powiedzieć, co tam prezydent USA dzisiaj, nie, czyli the best of the best, król francuski. Tak. W każdym razie mamy Annę Iwanownę, która jest też interesująca, mi się wydaje, no bo tam żona Piotra, no to taka trochę ograniczona, prawda? Marta Skowrońska, czy jak ona się nazywała, Katarzyna I. To powiedzmy, przejdźmy kilka władczyni. Jedna władczyni wydaje się ciekawa i ciekawsza od Katarzyny nawet może trochę dla mnie. Anna Iwanowna panująca w latach 1730-40, tak równiutko. I całą dekadę, i ona miała już pełno tych urzędników niemieckich, bałtyckich i tak dalej. No ona sama była osobą taką mało refleksyjną, tak? Chodziła w tych ciężkich strojach znowu, chodziła w strojach wschodnich o dziwo często, chociaż czasami zachodnich też, tak jakby w połowie drogi. I ona była w ogóle znana z tego, że miała ogromny wzrost, także taka dziwna sytuacja trochę. No i właśnie
Jakie jest twoje podejście do tej władczyni? Bo ona miała takich niemieckich samych doradców, najpierw Byrena, a potem, który się pisał Biron, bo sfrancuził się swoje nazwisko, potem Ostermana i Minicha. No i jakieś tam wzorce zachodnie są, chociaż na przykład Byren nienawidził Rosjan, chociaż nimi rządził i mówił na przykład, że jak nie będziecie budować tego mostu szybciej, to ja zbuduję go z was. No tak, że Rosjanie będą deskami. Także, no i więc trochę mamy to podłoże do buntu antyniemieckiego za Katarzyny, która była zresztą Niemką, więc to jest taki paradoks, ale wybrała trzymanie z Rosjanami. No coś musiała wybrać, nie? Jej mąż był też taki ultraniemiecki, Piotr III. Jak ty patrzysz na te sprawy, takie te zapętlenia z lat 40., 50. i 60., te niemiecko-rosyjskie zapętlenia, czy to mogła być jakaś ciekawa opcja? No faktycznie to były te czasy od, no przede wszystkim od Piotra I, że tych ludzi z Zachodu się zaczęło pojawiać w Rosji dużo. To jest faktycznie ciekawe, bo się Rosja, no mniej więcej wtedy to się zaczynało, się westernizowała dość intensywnie i to w zasadzie do 1917 roku dało taki efekt, że Rosja stała się państwem dość mocno, no to, że była państwem wieloetnicznym, no to jest dość jasne, bo obejmowała wiele terenów, które, na których zamieszkiwało wiele różnych wschodnich, południowych plemion, nacji i tak dalej, to jest jasne, ale stała się też państwem wieloetnicznym w tym kierunku zachodnim. Tam stało się w zasadzie, i to początki były właśnie wtedy, na początku wieku XVIII, to dało efekt taki, że w wieku XIX w Rosji ktoś pochodzenia niemieckiego czy holenderskiego, brytyjskiego, no to było coś absolutnie normalnego. I to jest w ogóle ciekawy okres w historii Rosji, który trochę gdzieś nam umyka, bo to trochę gdzieś się w czasach komunistycznych zatarło, ale faktycznie ten żywioł etnicznie zachodni w Rosji był dość silny. I niemieccy oficerowie po drodze i te związki z Zachodem przed I wojną światową na poziomie choćby rodziny panującej, to wszystko gdzieś bym powiedział sprawia, że dzisiejsze rozmowy o tym, czy Rosja jest częścią Europy, czy nie jest częścią Europy, w tamtym kontekście wydają się zupełnie absurdalne, bo właśnie w takim XIX wieku to było po prostu państwo europejskie pełną gębą w dużych miastach, bo tych ludzi z Zachodu po prostu tam nie brakowało. To zresztą do dzisiaj widać po nazwiskach w Rosji, one się dalej przewijają i trafiają, bo to się zdążyło wymieszać. Czy Anna Romanowa, Anna Iwanowna Romanowa, czy ona miała jakieś potężne znaczenie w historii, które mógłbym ja osobiście skomentować, to wydaje mi się, że niestety nie będę miał po prostu ja prywatnie wiele ciekawego do powiedzenia, bo po prostu nie da się znać na wszystkim. Nie twierdzę, że ona znaczenia nie miała, natomiast po prostu nigdy nie studiowałem tej postaci, choćby trochę głębiej, żeby się ciekawie wypowiedzieć. Ujmę to w ten sposób wprost, żeby nie męczyć widzów pustosłowiem. Aha, no dobrze, nie ma problemu. Jeśli chodzi o Katarzynę II na przykład, no to jej się przypisuje stworzenie de facto rzeczywiście szlachty na wzór zachodni trochę, bo ona właściwie robi więcej pozorowanych reform niż reform. To jak zawsze, jak tak w mojej książce o Fryderyku II porównuję go oczywiście z innymi oświeconymi lub uważanymi za oświeconych władców XVIII wieku, drugiej połowy XVIII wieku. I tam wychodzi na to, że Katarzyna, znaczy to już wcześniej zauważyłem, że ona, że kilka rzeczy rzeczywiście zmienia, tak? Instytut Smolny, jakieś ciekawe sprawy handlowe, właśnie też ten status szlachty, to już nie jest taka służebne dworiaństwo, to jest już coś w rodzaju szlachty samodzielnej bardziej.
jasne, ale jednocześnie na przykład te kodeksy, tam to co Diderot tam się strasznie cieszy, tak, że pisze ten les observations sur le nakaz, nie? I ten nakaz to miał być właśnie ten ten wstęp, który ona ze swoim, można powiedzieć, myślącym na sposób szwedzki, bo był ambasadorem Szwecji, czyli z Paninem, coś tam kombinowali niby, żeby Rosję zamienić w kraj taki bardziej, coś w rodzaju demokracji konsultatywnej. No trudno powiedzieć, jak, co to miało być. I tam nawet miało być na wzór szwedzki, też miały być jakieś, że chłopi coś tam mogą mówić, bo Szwedzi mieli parlament czteroizbowy, gdzie nawet była izba chłopska, prawda? Także to było inspirujące. No ale jakoś tak, to chyba było więcej udawania niż... Jakie jest twoje zdanie o Katarzynie II? Czy to jest rzeczywiście reformatarka? Bo ja tak widzę jeden wielki PR, to tak, ale jak ją postawimy, wiesz, przy Fryderyku II albo Józefie II, to widzimy więcej ściemy niż... Znaczy w historiografii takiej akademickiej, takiej jak mnie uczyli na studiach, mówiło się w gruncie rzeczy taką prostą rzecz, że Katarzyna II, się jej panowanie dzieliło na dwa okresy, do momentu, w którym ją wystraszyła rewolucja francuska i po momencie, w którym ją wystraszyła rewolucja francuska, że tutaj miało mocno się na jej władaniu odbić właśnie to, że za jej czasów Francuzi zrzucili z tronu i zabili własnego króla, co miało doprowadzić do tego, że ona faktycznie się z tych reform, które gdzieś być może chciała, bo to jest też pytanie otwarte, wprowadzać, wycofała rakiem z takiego zwykłego strachu, że jeśli popuścimy ludziom, to oni nas wykończą. Tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie można się doszukiwać w ludności rosyjskiej, być może ze względu faktycznie akurat tutaj na ciężkie warunki życia, związane między innymi z klimatem, odległościami, że istniało tu pewne okrucieństwo buntów chłopskich, które też sprawiało, że ci ludzie się u władzy przede wszystkim bali. I tutaj dodajmy właśnie drugą kwestię, to znaczy Katarzyna II weszła na tron w 1962 roku, a w latach 70. w pierwszej połowie wybuchło w Rosji powstanie Pugaczowa. Emelian Pugaczow to był taki dowódca chłopski, kozacki w zasadzie, który doprowadził do faktycznie masowego zrywu chłopskiego przeciwko władzy. To na pewno także miało wpływ na sposób rządzenia Katarzyny II, która także mogła się do pewnego stopnia wystraszyć takiego chłopskiego żywiołu, który miał prawo mieć bezpośredni wpływ po prostu na jej życie i zdrowie, i jej rodziny. Więc faktycznie bym powiedział, że przynajmniej dwa takie momenty miały tu wpływ i ona być może chciała wprowadzać w Rosji pewne zmiany. Tutaj też mówiłeś, ona była w zasadzie Niemką, urodzoną w Szczecinie, gdzieś tam na szeroko pojętym zachodzie. Przybyła, objęła władzę w nowym państwie i parę lat później doszło do jakichś przerażających, prawdopodobnie z jej punktu widzenia, wydarzeń w postaci takiego chłopskiego buntu. Być może ona na przykład chciała wprowadzać reformy także po to, żeby tego typu wydarzenia miejsca już nie miały, natomiast kiedy z kolei na zachodzie, w tym miejscu, które jej być może wcześniej wydawało się jakąś ostoją stabilizacji w przeciwieństwie do tej dzikiej Rusi, doszło do w zasadzie podobnych wydarzeń, bo rewolucja francuska także była przecież brutalna, jeśli spojrzymy na jej całość, to faktycznie nie do końca bym się dziwił, dlaczego ostatecznie z tych reform tak globalnie u niej niewiele wyszło. No właśnie, zwłaszcza, że inni monarchowie też się wystraszyli, na przykład Gustaw III szwedzki też się wystraszył rewolucji francuskiej, nawet chciał zrobić krucjatę przeciwko rewolucji francuskiej, chociaż wcześniej raczej liberalizował, jak to się mówi. Więc można powiedzieć, że Rosja wchodzi gdzieś w ten taki dryg, że troszkę liberalizujemy, troszkę się boimy, tak? I właściwie Paweł
i Aleksander, chociaż ich się przeciwstawia sobie nawzajem, to oni są też właśnie tacy. Troszkę Paweł i się z Kościuszką pogodzi i też czasem jednak śruby podkręci. Dokładnie tak samo Aleksander I, który lubił pozować na liberała, prawda? Bardzo, czyli ten car, który walczy z Napoleonem. On lubił pozować na liberała, ale czy coś z tego wynika? No i mamy oczywiście bunt dekabrystów, o którym mówiłeś, czyli tych oficerów, którzy troszkę zobaczyli Francji w 1814 roku i trochę mieli tego kontaktu z tym napoleońskim sposobem rozumowania. Zasadniczo ci historycy francuscy, którzy Napoleona traktują trochę bardziej serio i rzeczywiście mu się przyglądają, uważają, że on jest raczej hamulcowym liberalizmu tak naprawdę, albo jakimś jego spadkobiercą, takim wybrednym, ale tak czy inaczej, z punktu widzenia Rosji, to rzeczywiście to mogła być jakaś zmiana. I co sądzisz o dekabrystach, o ich buncie, o ich doświadczeniach, jakby tego zderzeniu z Francją? Znaczy, to na pewno był za mały ruch, żeby faktycznie coś osiągnąć w Rosji sam w sobie. Być może też był zbyt mało potrafili się odwołać, przekazać swoje doświadczenia reszcie rosyjskiego społeczeństwa, żeby faktycznie to osiągnęło efekt. Natomiast tutaj to już był wybór bardzo osobisty cara, czy tych ludzi wysłuchać, czy do nich strzelać. I to jest dość przykre, że ostatecznie wygrała ta opcja stłumienia buntu, bo to, tak jak mówię, nie miało prawa doprowadzić do takiej masowej rewolucji jak w roku 17. Jeszcze tutaj masy nie były na to gotowe, ale to był taki moment, kiedy monarchii rosyjskiej ktoś krzyknął do ucha, że czas przyszedł na zmiany. I w zasadzie wydaje mi się, że tutaj zderzamy się z rolą jednostki w historii, bo car mógł tego posłuchać. Mógł uznać, że skoro pojawili się ludzie, którzy coś widzieli i coś uważają na dany temat, to może po prostu warto dać im głos, porozmawiać z nimi i wprowadzić jakieś zmiany. I one nie zostały wprowadzone i wydaje się, że na przykład jedną z konsekwencji tego, że wtedy car nie chciał zmian, była porażka w wojnie krymskiej, gdzie Rosja okazała się potężnie odstająca, w tym technicznie, może nawet w głównej mierze technicznie, od państw zachodnich. Tylko że wtedy już było 30 lat później i można było te zmiany zaczynać wcześniej, a nie dopiero po porażce, kiedy one zostały w pewien sposób wymuszone. No, czy od końcówce XIX wieku, to ja na końcówkę, drugą połowę XIX wieku patrzę z perspektywy liberała z lekkim przerażeniem, ponieważ wtedy jest ten taki bardzo duży docisk nacjonalizmu, a nacjonalizm zazwyczaj, znaczy oczywiście byli narodowi liberałowie, tak, narodowi liberałowie pruscy na przykład, którzy łączyli te dwie tendencje, ale zasadniczo ten przyrost nacjonalizmu powodował, że raczej wszyscy musieli równać do swojego władcy i w Rosji przynajmniej jest to bardzo, bardzo widoczne. Aleksander III stanowi taki przykład chyba antypatycznego władcy z tej perspektywy liberalnej, no bo wielki chłop, tak, brutalny, antysemityzm wdrażający, pogromy, prawda, kozacy ciągle jakieś tam wioski najeżdżają. Taki władca kompletnie no, w tą drugą stronę, niż byśmy chcieli, tak? Można tak powiedzieć. No więc przejdźmy może nawet nie do tej pierwszej rewolucji, tylko do tej drugiej rewolucji, bo ta pierwsza to była taka trochę zabawa w kotka i myszkę, tak? Japończycy upokorzyli Rosję i tutaj była, oczywiście więcej się działo chyba w Królestwie Polskim niż w samej Rosji w 1905 roku, ale to dla nas jest chyba bardziej nawet istotne niż dla Rosjan, mi się wydaje. Ale no, prawdziwa zmiana to jest dopiero Kireński i na Kireńskim warto by się zatrzymać, czyli pierwsza ta faza
rewolucji 1917 roku. Kiereński, o nim się mówi często, bo to był w zasadzie no taki no właśnie narodowy liberał, można tak powiedzieć, tak? I on uważał, że on ma wrogów tylko po prawej stronie, tak? Ci starzy carscy mu zagrażają i mówiono, że z lewej strony ja się niczego nie obawiam, bo już wtedy jak najbardziej te pochodzące z rewolucji francuskiej skróty myślowe pod tytułem prawica, lewica, które zresztą mają swoje oczywiście znaczenie, ja nie podważam znaczenia tych terminów absolutnie, chociaż jest to modne, no to on mówił, że z lewej strony nie spodziewam się żadnych kłopotów. No i właśnie z lewej strony był Lenin, nie? Tak, chociaż Lenin był takim politykiem, którego też bym gdzieś wydzielił spoza tych pojęć lewicowo-prawicowych, w tym sensie, że to był polityk, który przede wszystkim był, no nie chcę tutaj rzucać jakichś paskudnych sformułowań, ale tak lekko okrutnym sukinsynem, kreaturą z mojej perspektywy dość paskudną w tym sensie, że zupełnie bezlitosną, jeśli chodzi o walkę o władzę. Nie będę tutaj twierdził, że on nie miał zupełnie żadnych idei, że nie dążył do tej władzy dla realizowania jakichś swoich idei jako takich. No niemniej jednak był politykiem, absolutnie bym stwierdził, gotowym na to, żeby iść na dowolne obietnice, dowolne kłamstwa, żeby zdobyć władzę. I jeśli byłoby trzeba, to nie zdziwiłbym się, jakby on kłamał także w sposób bardziej prawicowy. Niemniej jednak faktycznie no to jest chyba największy, najbardziej realny moment, w którym Rosja mogła tę liberalną demokrację, czy po prostu liberalny kurs, bardziej, żeby nie mieszać za Kieryńskiego, tak. Właśnie tutaj i tu bym dopatrywał się nawet nie tyle w samym Kieryńskim takiej szansy, tylko w takim organie, który miał się nazywać, no i w sumie przez krótką chwilę się nazywał, Всероссийское учредительное собрание, czyli taki rodzaj parlamentu, który miał zostać faktycznie pewnego rodzaju organem reprezentującym ogół społeczeństwa i on, to zostało nawet, te wybory zostały przeprowadzone i niektórzy żartują, że to były jedyne uczciwe wybory w historii Rosji. Faktycznie to był listopad 17 roku, czyli w zasadzie no, mniej więcej równolegle z przewrotem październikowym. I w styczniu 18 roku już bolszewicy to rozpędzili. Mniej więcej tak, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak, no na początku 1900. Zdążyli chociaż roku. Podebatować troszeczkę, czy nic nie zdążyli podebatować? Na pewno jeśli tak, to bardzo krótko. Nie jestem pewny, czy to nie było pierwsze zebranie, kiedy oni zostali rozpędzeni. Problemem oczywiście było to, że bolszewicy nie zdobyli tam większości miejsc. Także obrazili się. Tak. No to jest poważny problem. Czyli mięszewicy udawali bolszewików, tak? Że mniejszościowcy większościowców. No to już tak, no to już jest w ogóle złożony temat z tymi mniejszościami i większościami. Tam wygrali eserzy, Partia Socjalistycznych Rewolucjonistów. No i generalnie Mniej radykalnie, znacząco mniej radykalnie. No od bolszewików to większość była mniej radykalna, tak, ale to już gdyby nawet w tym parlamencie rosyjskim było miejsce dla bardziej radykalnych, mniej radykalnych i całkiem radykalnych, to jeszcze nie byłoby źle, skoro ten parlament w ogóle by istniał. Tylko, że no ta rewolucja, nazwijmy to rewolucja demokratyczna lutowa, została stłumiona w zasadzie w toku siłowego przejęcia władzy. Już w tych pierwszych dniach rewolucji październikowej, jak ją nazywali w Związku Radzieckim, choć ten przewrót chyba faktycznie brzmi lepiej, trwały walki, między innymi w Moskwie, później oczywiście te walki się ciągnęły no przynajmniej do 22 roku w większym, mniejszym stopniu. To były różne fale, były walki z białymi, były walki z Polakami, powstania chłopskie,
liczne i mniej zorganizowane niż ten ruch białych oczywiście. I tak w gruncie rzeczy ostatecznie Lenin i jego ludzie osiągnęli zwycięstwo polityczne dzięki znowu zdolności do organizowanej przemocy. Dzięki karabinom, dzięki szturmom, dzięki szarżom. Niestety... Czyli znowu to stawianie innych przed faktem dokonanym się w jakiś sposób niestety opłaciło. Tak? To jest ten, więc Rosja ma takie lekcje za każdym razem niemoralności politycznej, można tak powiedzieć, które jej się opłacają. Więc nic dziwnego, że są tacy, jacy są. Prawda? To w swoich przejawach działalności politycznej. I tu bym powiedział taka śmieszna rzecz, że oczywiście, że Lenin i bolszewicy oddziaływali politycznie i ich przemowy, ich obietnice, ich idee, to wszystko miało wpływ na ich zwycięstwo ostateczne. Niemniej jednak tu choćby porównując to właśnie do wyników w demokratycznych wyborach, widzimy, że oni nie mieli większości. Oni byli po prostu najlepiej zorganizowaną, liczną grupą, która była w stanie prowadzić walkę zbrojną w sposób, który okazał się po prostu bardziej skuteczny od innych grup, które często były bardziej rozdrobnione, nie działały dość spójnie, żeby z nimi wygrać. I to oczywiście osiągnięcie takiego stanu wymagało pewnego poparcia, nie małego, ale nie większościowego poparcia politycznego ze strony po prostu obywateli ówczesnej Rosji. Ale to jest swojego rodzaju oszukiwanie demokracji, bo faktycznie nie trzeba zgadywać, co by było gdyby, bo wybory zostały przeprowadzone i po prostu bolszewicy w nich nie wygrali. To i tego jesteśmy pewni, bo to się wydarzyło. Tak jak z Godunowem. Jesteśmy pewni, że elekcje jak w Szwecji w XVI wieku, czy w Anglii pod koniec XVII mogły się zacząć. Nie? Mogło to się rzeczywiście. Tak, odbyła się de facto jedna, więc możemy stwierdzić, że to możliwe. To są takie właśnie te niewykorzystane szanse się same aż narzucają w historii Rosji. W ogóle dziwna rzecz, chcę już szybko przejść do Jelcyna i Gajdara, ale jedną taką myśl o Leninie. Otóż bolszewicy zrobili taki myk, można powiedzieć, że zaczęli niszczyć przeciwników politycznych zupełnie potencjalnych, to znaczy ludzi zdolnych do noszenia broni odpowiednio blisko do Petersburga po prostu mordowali, żeby nie mogli nosić tej broni. Profilaktyczne morderstwo polityczne. Lenin był chyba pierwszym, który coś takiego w ogóle wprowadził, chociaż bolszewicy lubili kłamać, że coś takiego było podczas rewolucji francuskiej. Nie było. Podczas rzezi w Wandei, tak zwanej wojny wandejskiej, były oczywiście te piekielne kolumny i tak dalej, to były te mściciele, ale tam zbrodnie prowadziły obie strony. Nie było niczego takiego, co by można porównać z bestialstwem leninowskim. Więc to też jest niesamowite, że Lenin uchodzi za takiego miłego misia w porównaniu ze Stalinem. Przecież to był pod wieloma względami gorszy drań, nie? Czy to już który był gorszy, to jest ciężkie naprawdę do porównania. Na pewno się zgódźmy, że obaj powinni znaleźć się gdzieś na jakiejś czarnej liście światowych liderów, bo okej, możemy tutaj zakładać, że Lenin był 15% gorszy, 15% lepszy, obaj narobili tyle, że powinni dostać po 1000 kar śmierci, więc jakby to już porównanie nie jest najważniejsze, ale faktycznie po śmierci Stalina Lenin gdzieś i w świadomości zachodniej, i w świadomości rosyjskiej stał się, oderwał się człowiek od wizerunku człowieka. I gdzieś to wszystko uległo zapomnieniu i zatarciu, a faktycznie on miał bardzo wiele na sumieniu. No właśnie. I dobrze, czyli przechodząc do upadku Związku Radzieckiego, tam się można zastanawiać, którzy liderzy bolszewiccy byli bardziej lub mniej liberalni, ale moim zdaniem jest to troszkę bez sensu. Przejdźmy do Jelcyna i jego ministra ekonomii, czyli Gajdara. Więc wygląda na to, że Rosjanom się niestety nierozerwalnie złożyły
problemy ekonomiczne. Ty w swoim ostatnim materiale powiedziałeś, czy przedostatnim powiedziałeś, że wiadomo było, że to musi być trudne, przechodzenie z tego systemu autorytarnego, tego quasi komunistycznego, de facto socjalizmu kierowanego. No i przejście na system wolnorynkowy, to wszyscy żartowali, że są na przykład fabryki w Rosji, które robią tylko prawy but, nie? Robią Adidasy, tak, ale tylko prawy but na przykład, nie? To był taki symbol tego momentu, kiedy oni z trudem próbują zagospodarować się po kapitalistycznemu, można tak to określić. Co właściwie twoim zdaniem spowodowało, że w latach Jelcyna i Gajdara, że Rosjanie się tak zbiesili na te wszystkie zachodnie? Czy im się wydaje, że tego rodzaju zmiany powodują, że Rosja przestaje być wyjątkowa, bo się toczy za Zachodem, a Rosja powinna iść na przodzie? To czy to raczej o to chodzi? Czy o samą demokrację, że ona nie przystaje do czegoś w Rosji? Jak to właściwie Rosjanie na to patrzą, twoim zdaniem? Tutaj też trzeba powiedzieć, że bardzo różni Rosjanie patrzą na to w bardzo różny sposób. Ale tak, no to jest złożony temat. Zacznijmy od tego, że faktycznie ten mit, tak to określę, bo ten mit paskudnych, mrocznych lat 90. ma swoje podstawy, bo faktycznie wtedy PKB kraju siadło gigantycznie. To był nie tylko rozpad gospodarki planowej, ale także rozpad imperium. To znaczy, to z tym prawym i lewym butem to jest oczywiście żart, ale to ma mocną podbudowę. To znaczy, były fabryki, które kupowały materiał do tworzenia swojej produkcji w republice, która, powiedzmy, w Polsce, która była przyjazną, bliską republiką, a sprzedawały, powiedzmy, w Kazachstanie albo na odwrót. I nagle fabryka w Rosji, która kupowała u siebie i sprzedawała u siebie, teraz by musiała kupować za granicą i sprzedawać za granicę. Nikt nie bardzo wiedział, jak to zrobić. To też wynikało z tego, że wcześniej przychodził plan i mówili: produkujecie buty i trzeba zrobić 16 tysięcy par butów. I nie było tam kadr, które rozumiały, jak to ma działać w nowej rzeczywistości, w której to fabryka sama decydowała, czy robią buty, płaszcze, czy kalendarze i ile mają ich wyprodukować i komu je sprzedać. Po prostu ci ludzie nie wiedzieli tego wszystkiego. Więc to siłą rzeczy wymagało przezbrojenia się, przebudowy na nowe sposoby myślenia, nowe sposoby działania. Cała masa ludzi okazała się niepotrzebnych, bo nie było potrzebnych tyle czołgów, nie było potrzebnych tylu naukowców. Cała masa naukowców wylądowała na bazarach, handlując tureckimi wiadrami plastikowymi. No to budzi opór społeczny. To jest dla ludzi nieprzyjemne, że ich życie, ktoś ma 45 lat, całe życie przepracował w jednym zakładzie, myślał, że czeka go już tylko, tam nie wiem, 10-15 lat do emerytury i święto, spokój, on już życie przeżył, się ustawił, a tu nagle musi sam siebie wymyślać na nowo w zupełnie nowej rzeczywistości. No to jest trudne, obiektywnie. Tylko że kiedy to zaczęło dawać efekty, to pojawił się polityk, nie będę wymieniał z nazwiska, bo wiemy, o kogo chodzi, który zaczął ludziom tłumaczyć ze wszystkich głośników w kraju, że te lata 90. były paskudnymi latami. I Putin wlewał to do ludzi z głośników propagandy przez 20 lat, budując na tym realnym fundamencie, ale dodatkowo te czasy obrzydzając bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie pokazując. Jeszcze tutaj w Rosji istnieje taka, powiedzmy, moda, tendencja, żeby tych ludzi, którzy chcieli wprowadzać zmiany w tamtych czasach, hurtowo wrzucać do worka z napisem liberałowie, bez zastanowienia, czy mówimy o kimś, kto jest faktycznie liberalny, czy po prostu był politykiem w czasach postradzieckich. Co no, nie zawsze szło w parze, ale po prostu wrzucano to wszystko do jednego wora, żeby te liberalizm i demokrację bardzo, jak sądzę, świadomie ludziom obrzydzać.
A tutaj też się zbiegły pewne sytuacje, warunki ekonomiczne takie, mianowicie, że po przejęciu władzy przez Putina, po pierwsze reformy rynkowe zaczęły w końcu działać, bo to był proces, który zajął ten około tych 10 lat i już zaczęło się robić trochę lepiej. Jeszcze podczas pierwszej kadencji Putina te reformy były kontynuowane siłą rozpędu i one też przynosiły dobre rezultaty, a przy okazji wzrosły ceny na ropę naftową, co sprawiło, że Rosja stała się bogatsza. I to było widać w tamtych czasach, faktycznie ludzie tam na miejscu mi pokazywali tę drogę, tu zbudowali tutaj za tamtych. No ja byłem pierwszy raz w Rosji w 2007, więc już trochę później, ale oni jeszcze mieli to na świeżo. To był 2007, to był w ogóle świetny moment dla Rosji. Już te 7 lat drogiej ropy podziałało, już ta stabilizacja silnych rządów Putina zadziałała, jeszcze nie przyszedł kryzys roku 2008, jeszcze nie przyszła wojna, sankcje, represje i tak dalej. Świetny moment dla Rosji i oni wtedy mi pokazywali, o, w tych czasach tutaj właśnie zbudowaliśmy drogę, tutaj jakąś tam maszt GSM, jest prąd w końcu, doprowadzili do wioski i się cieszyli, że się kraj rozwija. Tylko, że no Władimir Putin jest politykiem pod tym względem. Beneficjentem tych reform, no, chociaż i wrogiem jednocześnie tego kto je robił. Czyli jakby dostał nagrodę za nie swoje zasługi. I jeszcze jest politykiem kłamiącym po prostu, który nie miał problemów, żeby powiedzieć ludziom, patrzcie, tamci demokraci przynieśli wam rozpad kraju, rozpad gospodarki, a my tutaj kontynuujemy tamten kurs inny niż zachodnio-liberalny i nam wychodzi, jesteście bogaczci, patrzcie jak wam dobrze. No jest jeszcze ta kwestia, 2007 rok to rzeczywiście tutaj warto wspomnieć, że Putin tak mocno się Zachodowi, jakby można to powiedzieć, stawia, tak, bo przecież w 2002 i 2003 roku to Putin pomagał wywiadowczo przeciwko Irakowi, na przykład Amerykanom. To dzisiaj trudno sobie wyobrazić w ogóle. Natomiast zresztą wiedział dobrze, gdzie są te instalacje irackie przeciwlotnicze, bo sami je stroili, prawda? Rosjanie. W każdym razie, także pomoc była nieoceniona do zdejmowania dachu przeciwlotniczego Husajnowi. Od 2005 roku się datuje ten czas, kiedy Zachód się już zdążył trochę pokłócić i Putin stwierdził, oho, dobry moment, żeby się zacząć stawiać Zachodowi, prawda? Bo Francja i Niemcy to tak niekoniecznie, niechętnie trochę do Stanów i Anglii. Dobry moment. No i mamy skojarzenie tego dobrego 2007 roku, co mówisz, z tym, że Putin od 2 lat się stawia Zachodowi. O, jaki dobry pomysł, prawda? Jest ten mindset, to się wszystko łączy. A co sądzisz o tym... Co sądzisz o tym, jak Rosjanie odbierają oligarchizację? Bo John Gray na przykład porównywał Rosję z Meksykiem. To warto zawsze zrobić takie porównanie, czyli kraj o niestabilnych, skorumpowanych rządach, gdzie jest duża rola bogaczy, bo jak nie ma prawa, to decydują pieniądze. Inna tego typu przemoc, także organizacyjna, prywatna. I John Gray powiedział, że no, wolny rynek i tego typu rzeczy, one nie zadziałają w miejscu, gdzie nie ma stabilnego, wzajemnego prawa. Także władza szanuje obywatele, obywatele władze, każdy jest rzeczywiście równy, przynajmniej się staramy, żeby było, bo to nie jest takie proste oczywiście. No i on porównywał właśnie Meksyk rządzony przez partię tą rewolucyjną, instytucjonalną, też skorumpowaną do szpiku kości, właśnie z Rosją Putina. Jak właściwie Rosjanie, no, na pewno zauważyli przecież, że oligarchowie zaczynają wszystkim decydować, sami Rosjanie narzekają bardzo często, moi znajomi Rosjanie, bo ja znam głównie Rosjan ze świata rekonstrukcji historycznej, ale jeden z moich znajomych na przykład mówił o tym, że w Rosji to prawo jest, ale w Petersburgu i Moskwie. Natomiast gdzieś indziej to już decyduje lokalny oligarcha, czasami razem z lokalnym świeszczennikiem, czyli tym głównym duchownym. I to mniej więcej tak to wygląda. Czy oni rzeczywiście uważają, że to jest lepsze niż Jelcyn i Gajdar?
twoim zdaniem? To znaczy, w ogóle właśnie pokutuje tutaj takie podejście w Rosji, że za czasów Jelcyna to byli oligarchowie, a teraz już się udało ich pozbyć dzięki Putinowi. To w mojej opinii nie odpowiada po prostu rzeczywistości, bo oni zresztą częściowo ci sami, a częściowo po prostu, no może nie dokładnie ci sami, ale zbieżni z tamtymi, z podobnych środowisk wywodzących się ludzie, dalej tymi oligarchami są. Powiedziałbym też, że w dużo większym stopniu teraz niż za Jelcyna urzędnicy stają się oligarchami. Niemniej jednak, no tak, nigdy nie słyszałem, żeby jakiś Rosjanin się pozytywnie wypowiedział o oligarchach, o tej instytucji, czy o którymś konkretnym z nich. No tylko właśnie tutaj gdzieś brakuje jakiegoś takiego w większości przypadków, bo często w tych liberalnych, antyputinowskich mediach to jest poruszane, chociażby u Nawalnego, no niemniej jednak brakuje mi gdzieś wśród tych ludzi takiego zrozumienia, że ci oligarchowie istnieją, bo istnieje system, który im na to pozwala i istnieje Putin, który im na to pozwala, a taką obowiązującą wersją mainstreamową jest to, że właśnie dzięki temu Putinowi tych oligarchów nie ma, co jest po prostu dowodem na to, że współczesna rosyjska propaganda działa niestety i zwyczajnie ludzi ogłupia. Nie łączą tych faktów. Znaczy myślą, że to on poskromił oligarchów, że nawet jeżeli są i są paskudni, to nie fikają tak jak wcześniej. No tak. To też jest prawda, że oni teraz są słabsi w stosunku do prezydenta, ale wciąż potężni w stosunku do obywateli. No właśnie, za człowieka oligarchów uchodzi Miedwiediew i Miedwiediew ma skrajnie różne opinie, zbiera. W twoim filmie o nim mówiłeś o tym, że on na przykład wiele rzeczy w Rosji jednak zliberalizował, kiedy był prezydentem, a był prezydentem głównie dlatego, że Putin nie mógł być cały czas prezydentem. No, to znaczy teraz się okazało, że może być cały czas, ale wtedy się wydawało, że nie może być cały czas prezydentem. I Dmitrij Miedwiediew, on no, rzeczywiście troszkę zliberalizował to, że nie trzeba już mieć jakichś, tam mówiłeś, że nie trzeba już mieć jakichś wielu tysięcy członków, żeby partię zarejestrować, że trochę jest więcej równości w tym życiu politycznym, trochę więcej transparentności, no a jednocześnie on jest człowiekiem oligarchów, to tak się mówiło zawsze, oligarchowie, czyli Miedwiediew i wywiad, czyli siłowniki, tak, czyli Putin, nie? Tak się mówiło, że jest jakaś równowaga. No a jednocześnie rzeczywiście Miedwiediew pokazywał taką bardziej przyjazną twarz Rosji, prawda? Było bardzo dużo nadziei związanych z Miedwiediewem. Chwalił go bez końca Obama, nawet mu tam różne rzeczy obiecał i to kamery wychwyciły, tak, że będzie miał więcej flexibility, tak, więcej będzie miał tutaj elastycznej sytuacji po wyborach, czy tam coś mu tam coś obiecywał. Te wszystkie resety, że zaczynamy od nowa, prawda, te relacje i tak dalej, to było związane w dużym stopniu z osobą Miedwiediewa, który był sympatyczny, mówił w językach obcych, no to jest profesor, prawda, to też jednak tak, nie? No zdecydowanie się wydawało, tak się nawet mówi o odwilży w kontekście Miedwiediewa, że jak się spojrzy retrospektywnie na tamte czasy, to on faktycznie wykonał kilka realnych ruchów w stronę Rosji nowocześniejszej, Rosji odrobinę mniej dusznej, jeśli chodzi właśnie o represje polityczne. Oczywiście to wszystko się rozsypało, kiedy on tę władzę jednak oddał Putinowi. Wszystkie nadzieje się rozsypały tutaj. Siergiej Pugaciow, były właśnie rosyjski oligarcha, twierdzi, że Miedwiediew miał wokół siebie partię ludzi, którzy go chcieli i on sam też miał chcieć trafić na drugą kadencję, jednak prawdopodobnie doszło do jakichś nacisków siłowych na niego, żeby on tę władzę jednak oddał. Powiem tak, patrząc na Miedwiediewa nie retrospektywnie, a teraz przez pryzmat jego wypowiedzi bezpośrednio związanych z wojną, widzimy człowieka, no człowieka, który zachowuje się trochę jak wściekły pies, bardziej niż odpowiedzialny polityk. Jest to swojego rodzaju zmiana
którą ciężko mi do końca zrozumieć. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, co się tam wydarzyło, że być może jest to jakaś forma rozgoryczenia, być może jakaś forma kompromisu z władzą, która przez te lata, bo on nie jest prezydentem już 10 lat i przez ten czas musiał się gdzieś w tym mainstreamie politycznym, co mu wychodziło raz lepiej, raz gorzej, utrzymywać. I wymagało to, podejrzewam, jakiegoś kompromisu i trzymania się tej linii partii silniej. I jak widać w tej chwili, on jest jednym z tych bardziej agresywnych, jeśli chodzi o retorykę wojenną, co w mojej prywatnej ocenie skreśla go jako polityka, bo w zasadzie każdy, kto popiera tę wojnę, jest dla mnie prywatnie skreślony, w sensie napaść Rosji na Ukrainę. To jest coś, czego nie da się usprawiedliwiać w moich oczach. Ale no myślisz, że to jest taka jego kombinacja, żeby się gdzieś ponownie próbować ustawić, że to mówi, czy on to mówi szczerze, czy rzeczywiście wierzy w Zełenskiego i grupkę małą faszystów, którzy ogłupili bratni naród ukraiński. On myśli, że może wierzyć w te bajki, czy... Prawdę mówiąc, trochę wątpię, żeby ktokolwiek z nich wierzył we wszystkie tego typu bajki. Trudno mi sobie to wyobrazić. A z drugiej strony, gdyby tak było, to po co byłoby to wszystko? No, wymyka się to rozumowi. Możliwe, że faktycznie jest jakaś wąska grupa ludzi, którzy tak autentycznie w swoje własne kłamstwa uwierzyli. Natomiast tu bym raczej stwierdził, że oni uwierzyli bardziej w niemoc Ukrainy, w to, że uda się faktycznie bez problemu ten słaby kraj pokonać i uwierzyli w niemoc Zachodu, który rzuci parę sankcji, wyrazi oburzenie i sobie da spokój. Myślę, że to jest to, w co mogli wierzyć naprawdę. A już to, że prezydent Zełenski jest nazistowskim ćpunem, to myślę, że nawet ludzie tam najwyżej postawieni nie wierzą, tylko po prostu mieli go za człowieka słabego. Natomiast no, co do samego Miedwiediewa, tak, wydaje mi się, że to może być poza i jakieś utkwienie w tym układzie już bez wyjścia, ponieważ on już wie, że albo popiera tego typu retorykę, która jest oficjalna, albo nie ma dla niego już miejsca w tej jego bajkowej bańce, w której ma wszystko, bo jest bogaty, wpływowy, szanowany, może liczyć na obstawę. No trudno powiedzieć, której służby w tej chwili, kto go tam ochrania, ale ma wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję, którą może bardzo łatwo stracić, jeśli nie będzie tego reżimu popierał i stoi przed wyborem albo ucieka do Turcji i Dubaju z tym, co mu się uda w walizce przewieźć, albo toczy dalej swoje bajkowe życie, będąc wiernym, bo swoją próbę zmiany Rosji w taki sposób, jaki jemu odpowiadał, przegrał. Ostatecznie można tak to nazwać. Trudno powiedzieć, jak bardzo on chciał ją wygrać, jak bardzo był na to zdecydowany. No są takie przekazy mówiące, że próbował, ale pewności mieć nie możemy. On to przegrał i być może z jakiegoś rozgoryczenia po prostu poszedł na tak daleko idące kompromisy z władzą, że nie ma już od tego zwyczajnie odwrotu i w tej chwili może być albo wierny i szczekać jak wszystkie psy, albo zostać przez te psy zagryziony. A co sądzisz o takiej interpretacji? Miedwiediew jest oligarchą, tak? Powiedzmy. Można czy tak tam, to określić. Tak. I teraz on widzi Zełenskiego i Zełenski wszedł do władzy tak jak wszyscy ukraińscy politycy, prawie wszyscy. Czyli na plecach jakiegoś oligarchy, prawda? A potem zrobił to, co powinien zrobić każdy szanujący się obywatel, to znaczy zdradził tego oligarchę i zaczął budować społeczeństwo bardziej obywatelskie, czyli zdradził tych, którzy zasługują na bycie zdradzonym, tak? Bo poprzednio rozdrapywali Ukrainę. I czy ty nie myślisz może, że Miedwiediew jest jako oligarcha po prostu wkurzony, że podobnych jemu ludzi na Ukrainie, często prorosyjskich przecież, jak Janukowicz na przykład i tak dalej, w pewien sposób Zełenski zdradził takich jak on. Wiesz, o co chodzi? Czy to może działać, myślisz, taka, i stąd on się tak rzuca?
A czy ogólnie raczej bym stwierdził, że tutaj to jest zdrada rosyjskiego świata, rosyjskiego kręgu kulturowego w ich oczach, myślę bardziej niż, a pod tym względem może nawet trochę zazdrość, akurat prywatnie Miedwiediewa wobec Zeleńskiego, bo tutaj faktycznie jest pewna analogia, jak o tym opowiadasz, analogia polegająca na tym, że Zeleński umiał się postawić, a Miedwiediew nie umiał. No tak, nic nie wkurza tak słabego jak siła kogoś innego. Może w ten sposób to, to działa, aczkolwiek to już jest pytanie o to, co to myśli. To też ciekawa interpretacja, bo to jest trochę coś innego niż ja powiedziałem, ale to też jest bardzo ciekawe. No właśnie, też może zachodzić. No to na koniec, co sądzisz o Nawalnym? Bo Nawalny jest tak nieprzytomnie odważny, bo tak bym to określił, że niektórzy powątpiewają, czy on nie jest koncesjonowaną opozycją, tak? Coś w rodzaju, wiesz, coś w rodzaju niedawno zmarłego Żyrinowskiego, prawda? Który prowadził partię narodowych liberałów, którzy nie byli ani narodowi, ani liberalni. No tak, no to jest... Że prawdziwa opozycja to raczej jabłoko, nie? Jeżeli w ogóle gdzieś cokolwiek. No to i... dawniej, to już w ostatnich latach też się trochę rozmyło. No prawdę mówiąc to, no powiem tak, porównywanie Nawalnego i Żyrinowskiego tutaj nazwałbym swojego rodzaju... To nie jest ten kaliber i jeśli, nie mówię, że ty tak mówisz, ale jeśli ktoś by chciał w ten sposób, to ja bym raczej się z tym nie zgadzał. Zdecydowanie tak, przy czym zdecydowanie tak Nawalny był nieprzytomnie odważny wracając do Rosji, przy czym też niektórzy twierdzą, że był nierozsądnie zapatrzony w własne znaczenie i że wydawało mu się, że jeśli on rozmawiał w Niemczech z Merkel i stał się politykiem dużego formatu, to jego już nic złego nie może spotkać w Rosji. A Władimir Putin ze swoją typową gracją wziął szachownicę i przywalił mu nią w łeb, bo tak wygląda gra w szachy według Władimira Putina, na co po prostu Nawalny nie był do końca gotowy. Powinien być, bo żył w tym kraju wystarczająco długo, omal nie został zabity, więc powinien być na to gotowy, z jakiegoś powodu nie był. Jest to zarówno odwaga i naiwność. Ja osobiście mam ogromny jednak szacunek do tego człowieka, nie za tamtą akcję, choć za nią też, za ten powrót, bo ja bym się nie odważył, ale przede wszystkim za to, że w faktycznie sytuacji absolutnie uniemożliwiającej prowadzenie działalności politycznej, on mimo wszystko to robił i robił to z sukcesami, bo naprawdę... Tak, czasami tak, właśnie. To był człowiek, który nie tylko nagrywał na YouTubie, to był człowiek, który faktycznie prowadził realną polityczną działalność na dużą ogólnorosyjską skalę. Ciężko tego nie docenić w takich zwłaszcza warunkach. Więc no, można się kłócić na temat jego poglądów. Na pewno są lepsze od poglądów Putina, zdecydowanie. To jest zupełnie inny kaliber. Można się tu zgadzać, można nie zgadzać, można krytykować, ale to jest przede wszystkim człowiek w Rosji, którego, gdyby była jakaś Rosja Nawalnego, to byłaby to Rosja, w której jego w ogóle można by krytykować. Także to już uważam jest jakościowa różnica na plus w porównaniu do Władimira Putina, przy czym osobiście zawsze jak o tym myślałem, to myślałem w ten sposób, że Nawalny prawdopodobnie mógłby spełnić funkcję lodołamacza w rosyjskiej polityce. I wydaje mi się, że ostatecznie, kiedy by stanął do wyborów, byłaby duża szansa, że wygrałby w tych wyborach ktoś inny, jakiś polityk spokojniejszy i nazwijmy to będący w mniejszym stopniu showmanem, a w większym stopniu takim po rosyjsku taki hazjajstwiennik, taki gospodarz. Że to bardziej, wydaje mi się, by przemówiło do rosyjskiego wyborcy. No niemniej jednak on może faktycznie spełnić taką funkcję człowieka, który gdzieś te polityczne blokady przełamie. Trochę połączy wschód z zachodem, jak to się mówi, tak? No, to jest...
rzeczywiście Nawalny jest w Polsce bardzo często krytykowany tak trochę na wyrost, że on uznał tam tą aneksję Krymu i tak dalej, ale czy on, mnie by bardziej interesowało, czy on uznał inkorporację faktyczną, chociaż nie de jure, tak, Ługańska i Doniecka, ponieważ no, Krym to, jak sam zauważałeś w swoich filmach, to jest trochę inna sytuacja, tam rzeczywiście zasadniczo tam żyją Tatarzy krymscy, a większość to Rosjanie, czy ludzie no, uważający się też za Rosjan. Trochę, tak. Nie, nawet też trochę, tak, ale no jasne, ale to referendum, nawet gdy było lipne, no to jest troszkę coś innego niż Ługańsk i Donieck, mi się wydaje. I Nawalny no, nie musiał odpowiadać, co sądzi o Doniecku i Ługańsku, prawda, bo one nie zostały dołączone do Rosji. I tutaj jest ten taki, a to by było ciekawe, to by dopiero go ustawiło, co on tak naprawdę myśli o tym wielkoruskiej takiej polityce, prawda? No tu musiałbym trochę poszukać, czy on mówił, czy nie mówił, ale ja no też nie wiem, także... wypowiedzi tak naprawdę było wiele. Ja go w czasach, kiedy jeszcze był na wolności i nagrywał nowych rzeczy, to ja go dość często oglądałem i prawdę mówiąc nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi. Też oglądałem i też w ramach nauki rosyjskiego też po prostu między innymi, bo on bardzo ładnie mówił też i nie przypominam sobie, żeby coś obudziło we mnie jakieś takie alarmistyczne, czerwone lampki, że oj, coś jest nie tak. Tak, no właśnie, także ciężko nie bałbym sobie się tego człowieka. On raczej wypowiadał się w takim duchu, że bogaci sąsiedzi Rosji są dla Rosji korzystni, żeby byli wokół niej bogaci, dostatni sąsiedzi. Tak. I on przede wszystkim bardzo naciskał na to, że trzeba zająć się problemami wewnętrznymi, których Rosja ma ogromne pokłady, i dać sobie spokój z rozgrywaniem jakichś zagranicznych, geopolitycznych strategii, tylko po prostu skupić się na szpitalach, drogach, urzędnikach i to wszystko naprawić, a nie pchać się z nosem w cudze sprawy. I to jest postawa, którą myślę, my Polacy bardzo byśmy docenili, gdyby Rosjanie właśnie tak podeszli do rzeczywistości. No to ja mam bardzo podobne wrażenie. Zresztą widać było przy tych akcjach miejskich, które on właśnie próbował na miastkę tego faktycznego życia politycznego robić, to rzeczywiście to było wokół problemów wewnętrznych Rosji zawsze, a nie wokół jakichś, że Rosja musi być wszystkich silniej i prawda, i zawsze tutaj na wierzchu i przesuwać swoje granice, bo jak mówiła Katarzyna II, ja nie mogę bronić moich granic, mogę je tylko przesuwać, odsuwać dalej, tak mówiła Diderotowi, tak tłumacząc się trochę. Tak, brzmi trochę nowocześnie i współcześnie, bardzo na czasie. Mógłby Putin powiedzieć to samo Macronowi przez telefon. No właśnie, znaczy moim zdaniem ja interpretuję sytuację między Macronem i Putinem w taki sposób, że Macron, który nie jest takim samym liderem jak inni liderzy państw Zachodu, ponieważ prezydent Francji ma ogromną władzę, o której się często zapomina, i jest też ogromne udziały nacjonalizowane firm, znaczy państwo ma po prostu ogromne udziały typu 20% w Renault na przykład i tak dalej. De facto sprawują kontrolę, bo tu naprawdę nie trzeba większościowego pakietu często, trzeba organizacyjny pakiet wystarczy. I on po prostu szantażował Putina tymi firmami, że one teraz te pozostałe też wyjdą, tak jak wyjdą, jak już niektóre też wyszły, prawda? Jak Michelin na przykład. Michelin wyszedł, Auchan nie wyszedł, no i teraz jest, przynajmniej nie słyszałem, żeby Auchan wyszedł, no więc Auchan jest u nas bojkotowany i zresztą bardzo dobrze. Natomiast Michelin wyszedł, no ale główny pakiet firm francuskich to są właśnie te, które mają odrobinę tego państwowego udziału, o czym się zapomina. A jeszcze w dodatku Francja ma ustrój prezydencki, więc on naprawdę może jedną swoją ręką, trochę Ludwika XIV w nim zostało, że może swoją jedną ręką coś tam zmienić, ale teraz Renault i tak musiał wyjść, tak, bo nie ma z czego montować samochodów w tych rosyjskich montowniach, bo sankcje dotknęły innych rzeczy, które są potrzebne do montowania tych Renault. Więc moim zdaniem Macron chciał dobrze, chciał zaszantażować Putina tak, żeby Putin wylazł z Ukrainy.
Tak ja to interpretuję. Wiem, że to jest niepopularne, bo u nas się raczej wybiera Niemców niż Francuzów w naszych mediach i jest to bardzo duży problem. I się zrzuca często na Francję to, co Niemcy napaskudziły tak naprawdę. To jest, ustawicznie się to dzieje. Natomiast dlatego, że mamy gazety wydawane po prostu przez niemiecki kapitał, a francuskich nie mamy. To jest po prostu, to jest, tak to wygląda, très simple. Tak, bardzo prosta sprawa. Natomiast wydaje mi się, że on chciał osiągnąć coś pozytywnego, ale niekoniecznie mu to wyszło. Jak ty to widzisz? Czy w ogóle Putin myśli tymi kategoriami, twoim zdaniem, żeby to mogło odnieść sukces? Znaczy, trzeba by do tego znać treść tych rozmów, której oczywiście nie znamy. Sama idea, żeby rozmawiać i coś osiągać, zakładam, że prezydent Macron ma dobre intencje, więc nie będę go tutaj o nic oskarżał, że to źle, że rozmawia, bo w teorii to dobrze i taka rozmowa w teorii powinna móc coś przynieść. Obawiam się, że akurat w przypadku Władimira Putina tutaj mamy do czynienia już z tak dużym rozwarstwieniem się rzeczywistości realnej, rzeczywistości w głowie Putina, żeby takie rozmowy mogły cokolwiek zmienić. Niemniej jednak no, na poziomie samych intencji ja bym tutaj Macronowi tego nie wypominał jako coś złego, bo po prostu się starał tak jak mógł. Na pewno bardziej doceniam to, że wysyłają artylerię, systemy Cezar, niż to, że rozmawia, ale nie będę tutaj zarzucał mu tych rozmów. Nie sądzę, żeby to mogło w jakiś istotny sposób zaszkodzić. Choć też nie sądzę, żeby mogło w istotny sposób pomóc. Mówił, że trzeba będzie rozliczyć, nie, generałów i tak dalej. Te wszystkie zbrodnie muszą zostać rozliczone. To Macron mówił bardzo wyraźnie, tylko wyciągał Putina z tego i to się Morawieckiemu nie spodobało, prawda? Że wyciągał Putina z tego, no ale jak ma negocjować, no to musi wyciągnąć Putina z tego, to jest niestety to, nie? To jest ten ból. No a w każdym razie, czyli powinniśmy sobie życzyć czego właściwie na koniec, żeby Rosjanie ukontentowali się Mariupolem, gdzie tak zastąpili już ludność prawdopodobnie i poszli sobie nie powiem gdzie. Jednak życzył im pełnej kapitulacji powrotu do granic 2013 roku. Mhm. No tylko nie wiem, czy to jest osiągalne, bo to jest prawda, że Rosja może teraz, zresztą na dzisiaj zapowiadano, że Putin będzie użyje dnia tam zwycięstwa, prawda, żeby zrobić tą mobilizację i spróbować dokonać jeszcze jednego takiego puszu w Ukrainie. Tylko że ukraińskie oddziały, chociaż no nie mają takiej mocy, żeby wszędzie ofensywnie działać, bo to już jest zmęczenie też materiału oczywiście i ludzi i tak dalej, ale oni są tak naszpikowani już tym sprzętem z Zachodu, że w zasadzie no to by musiał naprawdę Putin zmobilizować dużo tych oddziałów, żeby to zrobić różnicę. Więc powiem tak, jako człowiek, który analizuje trochę konflikty zbrojne od 2012-2013 roku, jak się musiałem ze względów zawodowych przecierpnąć z historyka trochę od kogoś, od bezpieczeństwa międzynarodowego, no to wygląda to trochę tak, że to, co już jedni mają, to będą mieli, a to, co drudzy mają, to też będą mieli. Niestety tak mi się to wydaje. Czyli jak to się mówi, taki postmodernistyczny pokój. Taki trochę, że nikt nie będzie z tego zadowolony, ale będzie można wytrzymać, jak to się mówi. Oczywiście, że wolałbym, żeby Rosjanie wrócili z podkulonym ogonem, opalili Putina, w ogóle, żeby jakiś generał wziął jemu władzę i dał Nawalnemu na przykład. No ale ale to pozostają marzenia oczywiście. Ja bardzo muszę cię przeprosić, ale wydaje mi się, że się rozgadaliśmy i powoli kończy mi się czas, który mogę poświęcić na tę rozmowę. Oczywiście. Tak jakbyśmy się umawiali na półtorej godziny, się zagadaliśmy, to prawda. Trochę tak, faktycznie. Rozciągnęliśmy.
Już bardzo ci dziękuję, bo wyszło arcyciekawie i myślę, że moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze tak, i bardzo, kolejne dwie. Nie, oczywiście, oczywiście. I w ogóle może też możemy kontynuować też o współczesnej Rosji na przykład jedną zrobić. Możemy. I pozostańmy w kontakcie. Jak najbardziej. Także Marcinie, oczywiście rozumiem i dziękuję bardzo za ten, od dawna już chciałem z tobą porozmawiać. Uważam twój program za cholernie cenny wkład do wiedzy o Rosji. Także wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli kanału Marcina, to jak najbardziej, ale już jest chyba mało takich osób, już jest raczej osobą rozpoznawalną. Dziękuję. Także. Nie, jeszcze trochę się znajdzie. Jeszcze trochę się znajdzie. No dobrze, w takim razie wszystkiego najlepszego i powodzenia i dzięki za bardzo interesującą rozmowę. Dzięki. Dziękuję i dziękuję Państwu pięknie. Dziękujemy.